Halo, halo, dzień dobry. Znowu zrobiłem lamę i odpaliłem live'a na Twitchu zamiast tutaj. Patrzę, czy... O kurczę, nie widzę lagów. Jezu, nie ma lagów. Boże, kamień z serca. To był największy problem, jaki wydawało mi się, że może być. Cześć, Mateuszu. O ja. Jeszcze oczywiście nie no, bo widzicie, ja tego przekładam zakładki. Zapominam sprawdzać, jestem tak przyzwyczajony, że naklikam, zaraz rozpocznij stream i leci, że... Nie zwracam uwagi na to, czy leci na Twitcha, czy na YouTube'a. Jedziemy na YouTubie, na Twitchu. To był tylko problem techniczny, błąd. Celestyn działa, widzisz, starszy sierżant, widzisz? No, całe szczęście, kurczę. Celestyn zadziałał, tam Miłosz się, kurczę, pamiętam, w jajku i w bułce obtoczył. Wszystko słychać. Witaj, Wiśnia. Cześć, Lolzia. Cześć, Kijek. Cześć, Orko z Majorki. No, czyli jest szansa, że dzisiejszy, moi drodzy, stream odbędzie się tak, jak się odbyć powinien. Nie tak jak Dead Cells ostatnio. Także to mnie cieszy. Już ostatnie przygotowania kończę. Za chwilę ruszamy, za minutę, dwie. Witam, Dark Vengeful. Teraz tak. Tutaj się to otwierało chyba jeszcze. Co tam u was? Co słychać? Jak wam się podobało Shift Happens? Mam nadzieję, że Korlin zapomni. Już mu pisałem za dwa razy dzisiaj. Pamiętaj, niedziela 14, żebyś odcinek wypluł. Miejmy nadzieję, że będzie pamiętał. Szpadel 1. Nie wiem, dlaczego nazywam go dlaczego zacząłem nazywać go Szpadel. Nie wiem, jakoś tak samo wyszło. To oczywiście ma być tak uroczo i tak z uczuciem. Szpadelek, nie? A nie Szpadel. Masz japę jak Szpadel. Tak płaską. Nie, nie o to chodzi. No niemniej jakoś tak wyszło. Bez spoilerów jeszcze nie oglądałem. Kiju, to ty jesteś mocno w tyle. Przegapiłeś live z Dead Cells, bo był na Twitchu Tixel, bo wczoraj były problemy. Znalazłam świetne kredki. Chętnie zobaczę je w akcji. Zapowiada się super. Rozumiem, że to do Shift Happens. No, ja na początku byłem do tej gry naprawdę sceptycznie nastawiony ze względu na to, że te animacje takie toporne i to takie pseudologiczne, ale potem już się wkręciliśmy, zobaczyłem, że a, można przymknąć oko na tę koślawość jak w Alexie i pociśniemy, tak? Dobra, wbijam do gry. Wydaje mi się, że jestem chyba ze wszystkim gotowy. Jeszcze z jednej rzeczy jestem gotowy, oczywiście. Mi się tu zaznaczały jakieś czerwone prostokąty. Chyba donaty też działają, więc wszystko powinno śmigać. Więc moi drodzy, regulamin. Przede wszystkim przypominam o czytaniu regulaminu, żeby nie było potem niedomówień. Jak się pojawią timeouty od moderatorów. Dobra, dobra, Kijek. Wymówki. Ja wiem, jak to jest. Nawet Beza dotarła na czas. Twitch przywiął mnie na YouTube'a na live'a. No to widzicie, ej, to nie jest całkiem długi pomysł, żeby zrobić tak: hej Twitchu, macie powiadomienia, chodźcie, wbijajcie na live i zamknąć. I potem wbić na YouTube'a. Albo na odwrót, jak YouTube się okaże, że będzie robił dziwne akcje. Dobra, moi drodzy. Wiecie, od czego musimy zacząć ten odcinek? O, nie zdobyłem żadnej gwiazdy, żadnej truskawki, mam dwie śmierci. O, ach, to nie ten zapis, haha. Najważniejsze jest teraz, moi drodzy, by przejść tam ten moment. Tak. To jest ten moment z odcinka. Wybaczcie, ale nie chciałbym znowu próbować tam, więc spróbujmy tutaj, jako fragment, też jako bonus. Wiadomo, że teraz bonusowe odcinki lecą, to już nie mam takiego ciśnienia. Ważne, że główne ciało naszej przygody zostało uwiecznione na live'aju. Przepraszam, na odcinku. O, no i w sumie całkiem nieźle mi poszło. Ja kurczę nie zauważyłem, ale wiecie jak to jest. Jak się tysiąc rzeczy próbuje zauważać na odcinku i się skupia człowiek na tych bąblach, to potem nie zauważa takich ważnych rzeczy jak właśnie... Tak ważnych rzeczy jak... że tam jest znacznik, tak? W sumie, cześć Maćku. Znacznik i w ogóle, no, że tam ten przełącznik jest, kurczę. I powiem szczerze, naprawdę, ja pamiętam ile tutaj się męczyłem. Ile tutaj próbowałem. Trzymam kciuki i przesyłam kij. Dziękuję, Złota Wiśnia. Ja myślę, że nie mam pojęcia, ile jeszcze czasu tu spędzę, ale ja wiem, ile spędzałem tutaj czasu poza, jak wycinałem te fragmenty, więc... Kurczę! Tak myślałem, że a może ja powinienem to zrobić w ogóle poza jakimkolwiek nagrywaniem, ale potem sobie przyszedłem do wniosku, że... Kurczę, no ale to wtedy całkowicie zabiję już. Jakby nikt tego nie zobaczy, no bo nie będzie mi się chciało wracać, tak?
dodatkowy odcinek ze wszystkimi truskawkami. Dostałem informację, że już mój ending jest najlepszy z możliwych. Ten, który teraz jest. O Boże, co tu się stało? Czyli to już minąłem ten poziom truskawek, kiedy już ending się nie zmienił. Są najbardziej weseli, jacy mogli być na tym endingu. Tak się od was dowiedziałem. Nie wiem, czy to przypadkiem nie Paweł pisał? Nie pamiętam, kto to pisał w sumie, już zapomniałem, ale no właśnie. Więc nie wiem, czy coś by się zmieniło, gdybym przeszedł jeszcze raz, dostał się na szczyt po zdobyciu wszystkich co do jednej truskawek. Szczególnie zobaczcie, że te truskawki, część truskawek zbieramy już po finale, tak jak teraz, więc no nie wiem, to nie byłoby chyba spójne i logiczne. Ale mogę się jeszcze upewnić. Okej, okay, to kijek, to chyba pozostało pogratulować, nie? Najgorsze z możliwych endingów? No, to musiałbym od początku przejść grę. Mi się wydaje, że nie mam aż tyle czasu na nie mam czasu na życie, a co dopiero na zrobienie jeszcze takich akcji. No niestety nie będę czegoś takiego robił. Wow! Dobra. Jezu, ja naprawdę. Czy jest jakiś sposób, żeby tutaj to przejść łatwo? Poza tym, jak naciskam skok na tych bąblach niebieskich, co teraz sobie przypomniałem waszą poradę, to skaczę wyżej, to jest chyba ważne. Wierzę w mądrość tłumów. To nie zawsze trzeba jej ufać. No ale miejmy nadzieję, że teraz... Znaczy to jest opinia jednej osoby, więc to nie jest super ekstra potwierdzone info, nie? Ale to jest gość, który przeszedł Celest, więc ja mu wierzę. No i mi się tu się da wskoczyć tak drabinkowo, na zasadzie takiej, że... Zaraz wam pokażę. O, tylko muszę dobrze zrobić tego. Wszyscy smutni są bez truskawek. Pewnie tak. Michał, test, czy donaty działają? Pozdrawiam Staszka i czaty. Michale, czaty, donaty działają. Serdecznie dziękuję. O, właśnie najgorsze są te jednak... Ja tu miałem jakiś sposób na przychodzenie, tak jakoś tak. O, coś w tym sposób, jakoś tak tu leciałem, pamiętam. Może jeszcze raz spróbujmy. Tak, to jest najlepszy ending. O, Maciek potwierdza. Maćko, ale ty wiesz z własnych doświadczeń? O! Wow, o kurcze. Wiecie co? To ja w takim wypadku mam nową teorię, że my, zapalając ten ogień, musimy dostać się maksymalnie na prawo, a my będziemy jakoś tam wracać górą, jak będzie już ogień. Wydaje mi się, że tam będziemy po prostu wracać. Tamtędy jest powrót. To jest taka moja teoria, nie wiem, czy jest słuszna. No, teraz spartoliłem. Ale... Właśnie, dla Michała serduszka, ale w tym przypadku wydaje mi się, że możemy też rzucać truskawki. Co wam wygodniej? Albo niebieskie serduszka, albo truskawki. Dla wszystkich, którzy rzucają donaty. Bo u mnie zawsze jest takie wynagrodzenie czatów. Czaty są fajne. Że w tym lodzie było serce. W tym lodzie było serce. Właśnie ja nie wiem, jak to ugryźć, ale w sumie na razie chyba skupię się rzeczywiście na... Ło! Właśnie. Straszne to jest. Powiem wam szczerze, straszne. Naprawdę. O! Oh yeah! Próbuję nowego ustawienia klawiszy. Po co mielibyśmy wracać? Bo już raz wracaliśmy. Przecież już raz było, że wracamy, tak? Po tej samej drodze, tylko że przez ogień, a nie przez lód. Po tej samej trasie, o. Także o. Wydaje mi się, że to może mieć sens. Może mieć też sens? O jest. Ale potem, tam chyba trzeba gdzieś jakoś złapać ściany? Ciężko stwierdzić, czego się złapać trzeba będzie. Już dupa. Sprawdź, jak zdejmiesz lód, to ogień pozostaje. Jeśli nie, to masz rozwiązanie chyba. Boże, ja tak bardzo chciałbym być już za tym miejscem. Naprawdę. O, no nie. Ja się obawiam, że miałem zbierać truskawkę, a ja całego live'a spędzę, żeby w ogóle stąd wyjść. Oczywiście mogę to mieć w dupce, głęboko, i za chwilę zacznę się triggerować. Będę miał to głęboko w dupie, za przeproszeniem nawet wręcz. Bo nie chce mi się, naprawdę mi się nie chce z tym męczyć. O, co ja zrobiłem? To jest już, nie no, tu jest tak dużo randomowych opcji, tak dużo randomowych ruchów można wykonać przez te... Nie...
Dobra, wiecie co? Leci mi sekundę, ja muszę bez gadania, bez patrzenia na czaty skupić się i przejść to, bo szkoda czasu. Okej. Prawie. Kurczę, prawie. Prawie się udało. Dixel, dziękuję. Tak, bez, bo nie przeczytałem. Ale piękne dzięki. Czy mi się właśnie udało bez żadnego dasza to przejść? Mam wrażenie, że po pewnym czasie... Mam wrażenie, że po pewnym czasie to się robi mega... To w ogóle... Nie wiem co zaszło. Bez żadnego dasza? I no dwa dasze robiłem na końcu. What the fuck? W ogóle też widzę, że tutaj... To dziadostwo też by mnie tu odbiło, jakbym się złapał. Mówię o tej belce z czerwonym dingsem. To by mnie ogarnęło, tak? Czyli tam na górze musiał być sekret, tylko my tam musimy wejść. Gdzie co, teraz już zapisaliśmy sobie grę. Ale mi się wydaje, że tam trzeba będzie jakoś... Nie wiem jak to zrobić. No właśnie, bo on mnie odrzuca tutaj. Mózg sam się nauczy w pewnym czasie i znajdzie rozwiązanie. Też tak myślę, Sparvel. Zgadzam się z Kijkiem. Nie wiem, w czym się zgadzasz. Ja ci mówię, jak dla mnie nie powinieneś iść w prawo. Ale no co tam na górze trzeba było zrobić w takim wypadku? To widocznie trzeba było smyrnąć tamten przycisk i jeszcze nie dać się zabić ognistym kulą. I wtedy rzeczywiście byłoby przejście tam na górze. Bo tam było lodowo na górze, tak? Może jest inne wejście. Cześć Preksorex! O, teraz cię kojarzę, widzisz, teraz poznałem, tak? Teraz już poznałem. Może tamtędy wrócę. Jak złapiesz ogień, to musisz się dostać na górę, tak jak dostawałeś się, jak był lód. O matko. Wiecie co, ja to pierniczę, ja mam gdzieś tam... Jak coś, to będziemy tam łapać, nie wiem, jeżeli tam było jakieś serce czy coś, trudno. Powiem wam, że biorąc pod uwagę fakt, jak bardzo miałem dość tamtego miejsca... Boże, jak to dziwnie lata. To trudno. Jak tam było serducho, czy coś innego, przeżyję to. Raczej nie ma innego wejścia, bo bez sensu byłoby wracać. Ale mi się cały czas wydaje, że może być powrót na górę z całego tego tutaj pierdzielstwa, żeby nie przechodzić jeszcze raz tego samego. Kurde, to tam zrobiliby taką wielką cofkę. Choć zobaczcie, że tutaj też... Dobra, zresztą zobaczymy. Nie ma co gdybać. Zobaczymy w praniu. O, idziemy. Jest checkpoint. Super! Super! Magma będzie nas ścigać. Wiecie, co oznacza ten moment? Ten moment oznacza, że mamy to, tam rzeczywiście widocznie... No, to dobra, może być tak, jak mówicie, no, że tam na górę trzeba było wejść po kliknięciu na lawę, ale ja mam to gdzieś. Ja nie po to tutaj przyszedłem. Nie po to się tu zjawiłem. Mam 3 truskawki, szaleństwo. Ja tu przyszedłem łapać truskawki w poprzednim poziomie. A do tego będziemy dalej wracać na odcinkach. Także, moi drodzy. Czemu tutaj jest domek? Można sobie oglądać epilog. A, tu jest początek epilogu, o to chodzi. Rozumiem. No dobra. To, moi drodzy, czas złowić tych 8. Chciałbym zaznaczyć 8 brakujących truskawek. Start jest pięknie. Tu została ostatnia, tutaj trzecia i ostatnia. Tutaj 2 po sobie, tu mamy wszystko, tu 2 na końcu i 1 na końcu. Znaczy, to 1 na końcu chyba kojarzę nawet. A szkoda, że będziemy się wspinać na szczyt, ale wiecie, będziemy się wspinać na szczyt mając wszystkie truskawki, tylko nie wiem, czy to coś zmieni. Chyba zobaczymy, będziemy mieli wszystkie truskawki z wcześniej, to może się to ciasto zmieni, ale słyszałem, że się nie zmieni. Ominąłeś sekret w epilogu. No co ty nie powiesz, Piotr? Chyba, że mówisz o... Ale jak to? Tutaj? Że tu? Tu jest sekret jakiś? Jak tu się wejdzie, co tu się w ogóle działo, jak się tu otwierało? Że tu był sekret? O! O! O, 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 o! Faktycznie, ej, tu można iść w prawo! Zamiast iść w lewo.
Wiecie co? Nie, ja to wam zostawię na odcinek. Nie będziemy takich rzeczy odkrywać na live'ie. Ale dobra, Piotr, to zwracam honor, dziękuję za przypomnienie. Za zwrócenie uwagi w ogóle, bo w sumie jakoś ktoś mi chyba coś w komentarzach pisał na ten temat. Skupmy się na truskawkach. Ale jak coś, to od tego zacznę chyba. Zacznę od tego sekretu. The Summit. Truskawka jest gdzieś na końcu. I teraz musimy przejść przez te wszystkie pierdzielstwa. A kryształki też będziesz łapać przy wspinaczce na górę? Właśnie, kryształy. Widzisz, Ryu, dobrze, że przypominasz. I teraz, w której sekcji ja miałem kryształ, a w której nie miałem? Pamiętacie to z odcinka? Jakbym miał prośbę do kogoś z was. Czy moglibyście sprawdzić na filmie, tym, w którym doszliśmy do tego serducha, których ja klejnotów nie mam? To bym był bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny, tak? Za zwrócenie uwagi, którego nie mam klejnotu, bo ja nie pamiętam. Nie mam bladego pojęcia, którego ja klejnotu nie mam. A dobrze byłoby je znaleźć wszystkie. Pierwsza, trzecia sekcja, pamiętacie? O, pamiętacie, o, dobrze. Czy pierwsza i a to Nikfik rzuca pierwsza i czwarta, więc... ja wiesz, ja cały czas pamiętam, że miałem cię zbanować, nie? Nawet nie wiem, czy teraz bardziej dla jaj niż rzeczywiście z jakiegoś konkretnego powodu. No jak poszło, sprawnie. Czy ja sobie przypomnę w ogóle, jak tu się przechodziło? Tu jest truskawka, którą mamy. Dobra, tu jest truskawka, którą mamy. Pierwszy i trzeci. Ale co to znaczy pierwszy? Ile jest klejnotów? Jeśli klejnotów jest 6, a mamy sekcji tutaj, widzę, że 7, to powinniśmy przejść przez pierwszą sekcję też, tak? Nie ma sekretu na live, nie ma info o klejnotach. Tak, bo ostatnie to już jest ostateczna wspinaczka, ten ostatni dział, więc na pewno tam nie ma, ale to w takim wypadku musimy znaleźć klejnot w pierwszym i trzecim. Dzisiaj to będzie zamiast B-side'a pewnie. Okej, tutaj mamy przejście i teraz pytanie. Kurczę, jak tutaj... Na samym końcu tego chapteru jest truskawka. Gwiazda i szmaragd. Tak, Szynka pozdrowiona, chociaż nie miała pojęcia, kim jesteś. I nie tylko ona. Dobra, jedziemy. Tu truskawka była. Czyż mogliśmy ją zebrać tylko po to, żeby zobaczyć, która to jest. Czy jesteśmy blisko, czy daleko, ale... Już mniejsze. W ogóle nie wiem, co robię. Aha. Rozumiem. Nie zebrałem tego. W ogóle teraz podróżuję sobie po tej mapie, jakby to było, wiecie, mega banalne. Dobra. Mogłem na coś spaść, żeby sobie tam teges, ale dobra, już nadrabiamy, już robimy to tak, jak powinniśmy zrobić. Już, okej. No, prawie. Masz 6 klejnotów do odnalezienia. To pamiętam, nie miałem 2. Jedyny etap, jaki nie musisz robić, to ten, w którym masz wszystkie truskawki. Ale to tam nie będzie pierwszego klejnotu? Przypadkiem? Dobra, mam nadzieję, że nie będę musiał powtarzać potem tych poziomów. O, co? Czemu tak? Chyba musisz w jednym podejściu wszystkie kryształy. Nie, nie muszę w jednym, bo kryształy się zapamiętują. To już weryfikowałem ten problem. I kryształy ponoć się zapisują. Kurczę, teraz nie wiem, czy to muszę zrobić coś takiego w takim wypadku chyba. O, właśnie. Dobra, moment. Serducho na Zingu ci dała. Kurczę, to naprawdę nie pamiętam. Dobra, lecimy tu. Teraz pytanie, czy tu muszę zrobić dasha? Właśnie, nie mogę tu robić dasha. Po co mi to w ogóle? Kurczę. No nie, ale no, już teraz wina pada. Ja chciałem w prawo. W ogóle gdzie to są truskawki? W ogóle ich nie widzę tutaj. Kurczę, przechodzić. O, jest truskawka. Wiecie co, ja ją wezmę, żeby zauważyć, dowiedzieć się, jak to wygląda. W ogóle czy ja teraz jestem w stanie z nią przeżyć? Jestem w stanie, dobra. Dobra, i która to truskawka? O, patrzcie, jesteśmy przed ostatnią truskawką. Dobra, czyli gdzieś tu? O Jezu, no jasne, przecież to było ostatnie sekcje, gdzie mnie wywalało w pieruny. No jaha.
Ile zebrałeś kryształów? 4. Teraz muszę naprawdę mocno uważać, żeby mnie przypadkiem z łopocka łódź nie wywaliła jak trzeba. Pozdrawiamy Mushroom. Tu sobie weźmiemy, tu sobie odejdziemy. Sru? Muszę padać, tylko nie wskoczyć. Jak ja wskoczę, o właśnie. Ten hydrant, o Jezu, tu jest ten hydrant, którego chciałam sprawdzić, o mój Boże. To co mnie męczyło tyle lat. Tyle miesięcy. Jest hydrant? Hydrant nic nie znaczy. W takim wypadku... Gdzie jest sekret? Gdzie oni go skryli? Gdzie tu jest truskawka? Może gdzie indziej, nie tutaj. Zawsze możesz po zapaniu ostatniej z łopockiej menu wcisnąć retry. Wyczuwam lamę. Strzeż się hydrantu. Brakuje ci pierwszego i trzeciego, więc jesteś w drugim etapie, więc brakuje ci kryształu w drugim i czwartym etapie. Spróbuj wejść na te słupy. Spróbuj w prawo. Hydrant coś znaczy. Hydrant znaczy sikanie. Nie mogę nic z nim zrobić, żeby było ciekawiej. O właśnie, o, faktycznie. Tylko nie spadnie na kolce, ja pitole. Stanisław! Kurza mać. Dobra, tu chyba coś jest. O, jak pięknie schowana truskaweczka. Jednak, dobrze. Dobrze, możemy stąd iść. Do widzenia mi z tym miejscem. Sru! How are you feeling? I'm feeling fine. No, oczywiście skipujemy dialogi, bo to wszystko już wiemy, czytaliśmy. Nasikaj na hydrant, zdobędziesz secret ending. Tutaj mamy do zdobycia dwie truskawki. I teraz tak. Czy ja dobrze rozumiem? Mamy, jeszcze raz, 7 sekcji. Siódmą sekcją jest według mnie wspinaczka na górę, więc nie może być klejnotu schowanego w siódmej sekcji. Zatem teraz jesteśmy w trzeciej. I to w trzeciej jest schowany klejnot, tak równo i w pierwszej musimy znaleźć też klejnot, tak? Bo nie mam pierwszego i trzeciego. Nie znalazłem kryształu, ale byłem w drugim. A nie mam pierwszego i trzeciego z tego, co mówiliście, tak? To próbuję ustalić z wami. Na szczęście nie ma żadnych tych. Tutaj będzie klejnot. No właśnie też mi jakiś wydaje, że skoro to jest... Że to jest ten. Że to jest właśnie numer 3. No więc właśnie. Oj. Co? O Jezu, CB-man wrócił. Faktycznie, ja pierniczę. Myślałem, że dzisiaj... O Jezus Maria, jak on gada teraz. O nie. Czy ja mogę po prostu... Nie, ja kiedyś po prostu jakiś paragraf. Przyjdą do mnie po prostu, będą mnie spisywać za trupa. Po prostu... O, jak tu się udało to wskoczyć? Po prostu będzie jakiś trup kiedyś, no po prostu. Ja go wezmę i ukręcę mu wszystko. Spieprzaj, dziadu, znajdź sobie coś ciekawszego w życiu do robienia niż przeszkadzanie ludziom. Co za typior. No nie, no chyba... Chyba nie jest do zniesienia jego pieprzenie, nie? Mnie by strasznie to drażniło. Miejmy nadzieję, że pojawi się i zniknie. Nie będzie za bardzo trudubska. Czekajcie, bo muszę coś... Nie, ja go cały czas słyszę. Widać, że jest. Ledwo pierdzi. I obledwo pierdział do końca. Nie mam na niego ani czasu, ani zdrowia, żeby się teraz bawić znowu ze zmianą mikrofonów. Dobra. Gdzieś numer 3, gdzieś numer 6 i gdzieś jeszcze klejnot. O. Dobra. Wiem, że tu mieliśmy kiedyś pomysły, jak to wszystko przechodzić, nie? Oj. No odkryłem, już odkryłem. Już to było. Nie wiem, nie liczę, powiem ci Nexus. Nawet nie chcę mi się liczyć.
Szkoda mi zdrowia. Może w taki sposób, kurczę. Chyba, żeby zacząć jednak z tej strony, przejść tutaj górą. Zrobić to tak. Zrobić to też tak. O! Wyszło całkiem sprawnie, dobra. Tu jest jakiś sekret? Tu pewnie była truskawka. Tak, tu truskawkę mamy. Ogarnęliśmy tę sprawę. O Jezu, widzę, że on jest głośno. Ej, no. Cześć, furu. Widzę, że on tam głośno pierniczy. Oj, 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 tutaj jest grzdyl. Dobra, wiecie co? Nie, no sorry. Ja nie mogę. Nie mogę w takich warunkach. Zmieniam mikrofon, dajcie mi 3 minuty. Halo, halo. Wróciłem na stary sprzęt. Czy mnie słychać dobrze mniej więcej? Powinno być dobrze. Wyciszyłem też muzykę z CLS, bo wiadomo, prawa autorskie potem. Bo w końcu boty YouTube'a są inteligentne. Dobra, jedziemy. Miejmy nadzieję, że mnie słychać. Ło, ło. Proszę, jak burza. Tylko właśnie boję się, że jak będę leciał jak burza, to pominę miejsca z... Tu jest ta truskawka! Słychać, jest bomba! Gdzie jest bomba? Gdzie jest bomba? Kryć się! W sumie nie jest zabawne, ale no dobra, nieważne. Okej, okay. Tu gdzieś... A, wiem! Wiem! Tutaj, patrzcie! Haha! Tu jest menda! Tu upatrzyłem ją razem z kolegą... Nie pamiętam... Beneboy? Chyba? Nie pamiętam, a może Adrian to był? Zapomniałem już. A wtedy w ogóle nie szliśmy chyba jeszcze. Ale pamiętam, bo widziałem na montażu tę dziurę. Także o, mamy to. I teraz oczywiście, gdzie została nam truskawka do znalezienia? W naszym ulubionym miejscu, o nie. Czyli pod sam koniec. No i jeszcze gdzieś jest a właśnie, gdzieś jeszcze jest klejnot. Pytanie, jak zlokalizować klejnot? Tu mamy znowu... Dobre pytanie, gdzie jest klejnot? Teraz bardzo uważnie patrz na ściany, ale nie wiem, czy to nie jest hint do tego, co już zrobiłem. Furu, czy już opowiedziałeś swoją historię z drzwiami ruchomymi, czy dopiero zamierzasz?
Pominąłeś klejnot. Tak, pominąłem klejnot? Serio? Miałeś klejnot w tym etapie, ale ja nie wiem, w którym miejscu on jest, ja tego mogę strzelać. Czyli co, czyli już gdzie? Że niby tu był gdzieś? Ten klejnot? No dobra, o, jest Adrian. O, Adrian tutaj widzę, że ogarnia też. Dobra, no to cóż, olejmy ten klejnot na razie, spróbujmy po prostu przejść. Teraz. I najwyżej, no co jest, no? Gdzie była truskawka, było zejście w dół. Kuźba. Niedaleko truskawki, dobra. Moi drodzy, ja to zrobimy to, no. Na początku zbierzmy truskawki, potem będziemy się martwić o klejnoty. O Jezu, to jest to takie głupie miejsce, dość... Wow! Wow! Dobrze, jest. Teraz musimy po prostu przejść na sam koniec poziomu. O, nie zrobiłem dasza. Bo tam na końcu znowu jest to dziadostwo. W ogóle pytanie za 13 punktów. Czy ktoś widział Ewę? W ogóle Ewa jest, czy Ewy nie ma? Co się stało z Ewą? Gdzie jest mój czatowy skryba? Nie widziałem jej obecności na czacie. Mody? Wiecie coś na ten temat? Shit! O, jeszcze mi się udało przeżyć. O, ale już niedługo! O, udało się. O, nie wiem co ja robię. W ogóle tu gram bardzo intuicyjnie teraz. Nawet nie analizuję. O! Ha, ha, ha! No, kurna! Myślałeś, że co? Że dam się zrobić po raz drugi? To samo jądro? Nope. Nie ma Ewy, może truskaweczki zbiera. Nie widać Ewy, nie ma. No kurczę! Zapomniała, że ten jest? Weźcie, dajcie jej znać na tym, na konfie. Może zapomniała, że life jest. Klejnoty pochodzą z Towerfalla podczas wyboru postaci. Co to ma znaczyć? Nie wiem. Znaczy, no coś w tym może być. Coś w tym może być, że te klejnoty rzeczywiście... Znaczy, w ogóle tutaj jest duch Towerfalla cały czas tutaj jest, tak? No bo w końcu... w końcu tu mamy tak samo kolory ułożone, tak? Też mamy, prawda, złote potem będziemy mieli na końcu. Znaczy, ciebie nabrałbyś się drugi raz. Ale nie, teraz jestem czujny. Okej, czyli mamy dwie truskawki w miarę na początku, potem możemy olać. I potem możemy przejść od razu do końca szóstego etapu. Dobra, tu mamy tę jedną paskudną... O Jezu, jak ja nie cierpię tych... O Jezu, jak ja tych trufli nie lubię. Wiem, że tu są jakieś truskawki tak pochowane chamsko. Dobra. Dobra. Okej, tylko muszę być czujny. Gdzie te truskawki mogą być schowane? A to tutaj chyba na dole, tak? Ja pierniczę. No ja pamiętam jak na odcinku o tym mówiłem, że przecież, kurczę, zazwyczaj jednak mimo wszystko testuję takie dziury, ale to było to jedno miejsce, w którym stwierdziłem, pewnie też tutaj nic nie ma, a tu proszę. Jednak. No dobra. O, ty szumowino. O, ale tutaj mnie respi, ładnie. No dobra. Są obie razem ukryte? No, to nie wygląda, jakby były obie ukryte razem. Maćku. Aha, dobra, widzę dziurwę. Dobra, widzę dziurwę. Rozumiem, że pewnie w niej tam trzeba ją... Okej. Kurczę! Było blisko. To jest prosta truskawka. To nie B-side. Nie wiem, czy dzisiaj w ogóle mam... Wow! Wow! Nie wiem, czy dzisiaj mam nerwy na B-side'a. Nie zebrał klejnotu, bo nie wiedział, że tam jest. Staszek. Nie zebrał. Zbierze. Jeszcze. Dobra, mamy truskawkę, idziemy po drugą. Śmiesznie to ukryli. Muszę przyznać. O rany. Ej. Witam, Adrianie. Kurczę. Tu chyba nie mogę tego brać. Ja muszę zastanowić się w ogóle, jak ja mam to ugryźć. Na razie dość... Jakoś intuicyjnie... O Jezu, to było bez sensu. Dobrze szło, a jakoś tak... Na razie bez planu idę, nie? Na razie zbieram. Co ja zrobiłem? Nacisnąłem skok zamiast dasza. Miło. Może gdyby tak dołem pójść? Albo jakoś... Czekajcie, może jakoś... O, tak? No to jest sprytny pomysł. O, dobra. A teraz pytanie, jak wrócić?
Jak ja tu sobie wszystkie przejścia zamknąłem. A! Oż ty mordę. Master Farmer? Trolle ponoć streamuje grę, która nazywa się jakoś Master Farmer, albo coś o farmieniu. Jestem w szoku, że Korle w ogóle coś takiego nowego wrzucił. Zamiast montować Shift Happens! No mam nadzieję, że już zmontował, bo kurczę, jak nie zmontował, to ja go potem... Ja go przyszpilę. Bo to Korle jest. Jego trzeba tu pilnować. No nie, to było bez sensu. Mogłem od razu chyba zrobić skok tam. Czekajcie, jeszcze raz. Bo to mi się podoba to, że tak to rozwiązałem. O, może zrobimy to... Shit. Nie, ja muszę iść po tego romba. Farm Manager. Okej. Okay. Ananasek, to ja ci zdrowia dużo życzę. Kurczę, znowu ten sam błąd. Zapomniałem, że Dasza nie mam. Pewnie wy macie jakieś inne pomysły, jak to przejść, ale ja sobie to oczywiście muszę poutrudniać. Zatem teraz przeszedłem trochę, moim zdaniem, sprytniej. Staszek, dołem! Dołem, ty tłuczku do mięsa! Dołem! No teraz już mi powiedzieli. Teraz to se możesz. Serio, chcesz tu siedzieć? Jesteś pewna? No właśnie, tego się obawiam. Okej. Okay. Idziemy do... Sopocka, dołem miałaś iść. Jest tu wiele rozwiązań. Aha. O, Staszek wymyślił. Dobra. I teraz tak, mam jednego Dasza, więc... Oj! Chciałem jakoś tak... Spróbuję jak najmniej dotykać teraz. O! Nie wiem, czy mi to wyjdzie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Aha! To co zwykle, czyli bagienko. Może trzeba wymyślić inny kierunek. Na przykład tu można by później... Czy co? Inaczej idę. Idę na początku. O, świetnie! I teraz bez daszy na pewno dojdę. Zresztą w sumie się da. O, patrzcie. O! Na końcu miałem sobie zostawić Dasza. Chcę popatrzeć, jak źle mi idzie. Być może. Dobra, jeszcze raz. Robimy tak. Bum, bum. Bo ten pomysł mi się podobał. Okej. Okay. Teraz musimy pójść po rąbik. Kurczę! I potem zrobimy dwa Dasze. Tak, to już mam pomysł. Już wiem, jak to zrobić. Zrobimy to my way. My way out. Oj, tu był błąd. Oj, musimy teraz wrócić. Kurczę, no właśnie. Potrzebuję tam dwóch daszy, żeby wykonać swój plan idealny. To jeszcze raz. Tutaj. Teraz idziemy pod rąbik. O. Slash, slash. Pięknie. Nie dotknąłem środkowego? Cześć, Jay. Starożytny taniec chyba zadziałał, najwyraźniej, całe kurcze szczęście. Znowu idę nie tak, jak powinienem. Górą. Zrobimy to tak. Już wszystko było prawie, kurcze. Prawie idealnie. Dobra, teraz się udało. Okej, okay, super. Dobra, mamy tę truskawkę. Co oznacza, moi drodzy, że mamy 170 truskawek. Została nam jeszcze 3 truskawki nam tu zostały. Czyli 173 to jest... Nie, bo trzeba... O. Wiecie co? 170 truskawek da się zebrać, ponieważ 3 zebrałem tam, nie? A tu są jeszcze 3, więc 170 truskawek jest w głównej części gry. A potem są jakieś dodatkowe jeszcze. Jeszcze nie zmontował? To gnida. To szpadel dopiero. Co to za szpadel? Dobra. Wychodzimy do mapy. Pamiętajmy, że mamy też do zaliczenia jeszcze klejnoty, ale najpierw truskawki. Chociaż poczekajcie, najpierw truskawki, mówię, potem klejnoty, nie? A z drugiej strony, jak dojdziemy tam do końca, to tam będziemy mogli... Wiecie co? Nie. Pójdźmy teraz po klejnoty. Dlaczego? Od początku. Pójdźmy po klejnoty, ponieważ na końcu będziemy mogli już wrzucić, szukając te truskawki, wrzucić tam te klejnoty do środka, tak? Tylko teraz pytanie, czy jak wezmę pierwszy klejnot, to on mi się zapamięta? Powinien mi się zapamiętać, nie muszę przechodzić gry, wystarczy, że go złapię. Tak mi się wydaje przynajmniej. Cześć, Edragon.
Dobra, no to szukamy. Szukamy, gdzie jest klejnot. Chyba jak znam życie, tutaj testowałem już te wszystkie miejsca. W ogóle to jest początek zaznajomienia się z nową mechaniką. Okej. Nie, jutro. Jutro, moi drodzy, nowa planszówka na kanale, tak a propos. Jutro gramy w Azula. Wszędzie mogą być, kurcze, te sekrety. Tutaj może być, ale tu go nie ma. Tu może być, ale go tu nie ma. Szukamy klejnota, no. O! Nie miałem dasza. Nie grałem. Saker. W żadne z tych gier nie grałem. Nie jest mój gatunek, niestety. Okej. Okay. I tak się jeszcze cofnę, bo mam wrażenie, że tutaj może być coś. Tu na przykład? Nie. Szukamy dalej. Sprawdzaliście już, czy na samym końcu stage'u przed wyrzuceniem przez Godę jest truskawka lub klejnot? No tak, w sumie. Znaczy, nie wiem w sumie, o co pytasz, Nexus. Piotr, przepraszam. Bo w sumie, znaczy nie, czy nie widziałeś, czy pytasz, bo widziałeś, ale tylko pytasz. Znaczy, w sumie, nieważne. Dobra, tutaj chyba byłem ostatnio, nie? To jakoś... Tutaj znalazłem chyba truskawkę, ale nie wiem, czy tu przypadkiem też nie jest trasa do klejnotu, więc... Nie wiem, gdzie szukać klejnotu. Klejnot jest w twoim ulubionym miejscu. Nie powiem im, co powiedziałaś teraz. W sumie... Moje ulubione miejsce to jest na sam koniec poziomu. To jest moje ulubione miejsce. W Azula. O Jezu, Perwol! Lola, będziesz oglądać, no proszę cię, no. Dobra, idziemy dalej. A, pamiętam to miejsce. O Jezu, teraz to przychodzimy w ogóle z palcem w truskawce, a tu proszę. Tyle było męki. Bardzo ulubionym, Maćku, dobrze. Znaczy w sumie delikatne sugestie bardzo chętnie przyjmę, bo wiecie, no nie ma sensu... Wydaje mi się, jakbym grał prywatnie, to bym sobie szukał, tak? Ale teraz na live'ie to tak delikatne wskazówki chętnie przyjmę, mimo wszystko. A, tu było inaczej. O, coś takiego trzeba było robić. O właśnie, coś takiego, nie? Moje ulubione miejsce. Tutaj ostatnio byłem, nie? Tak. I to też złapałem... Och, te truskawka. O Jezu, jakie to było piękne. Łapanie tej truskawki było cudowne. Pamiętam. Palcem w poddaszu. Nie, w daszu. A, okej. Okay. Marudzisz na lamu, mówi ten, co Hearthstone'a popykał. Jak dawno temu? 4 lata temu. To tylko dlatego, że wtedy ja się jeszcze musiałem określać. Szukałem inspiracji w ogóle. Co to w ogóle za... Co to za porównanie, Dawidzie? Moje ulubione miejsce. Pyk, pyk, pyk. Wiecie, bo ja może ja pamiętam, o, chyba jako... Ja zebrałem tę truskawkę w końcu? A, to jest moje ulubione miejsce. Cześć, morświny nieczyste. Cześć, brudna kluzko. A może tutaj? Gdzieś? Na przykład tu w dole? Nie. Dobra, jedziemy. No nie. Tylko właśnie, nie mogę pozwolić się tej małej... drętwej istotce. No właśnie. No właśnie. Może tutaj? A? Ło! Czuję się mądry! Dziękuję za sugestię, że moje ulubione miejsce. To była dobra sugestia. Bardzo mi się podobał ten hint. Mamy pierwszy klejnot. Jeła! Ryu, to już jest spoiler. Weź ogarnij się, proszę cię. No, wszystkich bym podejrzewał, ale ciebie? Co to znaczy? Po prawej stronie to już w ogóle... Nie, no to już jest spoiler. Proszę mi unikać takich podpowiedzi. Dobrze, że znalazłem zanim zacząłem czytać czata. Dobra, wychodzimy do mapy. Tak. I idziemy do sekcji numer 3. 900 śmierci nabiło.
Idziemy do sekcji numer 3 i tutaj szukamy klejnotu i już mi powiedzieliście mniej więcej gdzie szukać. Więc miejmy nadzieję, że znajdę. No nie, no to... To po prostu było zło. Dobra. Koło tej truskawki, więc pamiętam. Co ja zrobiłem? O Jezu, nie w tę stronę. Padzie. Nie szalej mi tu. Powtórzę hinta, patrz na ścianę. Dobrze. Zapamiętam. Mam nadzieję. O jest. Znowu to. Jakoś nie przepadam za tymi znacznikami. Dobijemy 1000. A, że śmierci 1000. Bardzo możliwe. Właśnie nie wiem, co 1000 miałem dobić. Może widzów na streamie. W końcu robię się głodny. Bo tak dzisiaj... Zjadłem późne śniadanie. Tak czułem, że... Nie dam rady zjeść obiadu przed streamem. Powoli się robię głodny, więc akurat pójdzie. Ha! To jest ten sposób, który twórcy nie przewidzieli do przychodzenia tego miejsca. A! I mówiliście, że obok truskawki. No to idziemy badać to miejsce obok truskawki. Czyli szliśmy tutaj i szliśmy tutaj. Tam było... Ja wiem, gdzie to może być. Cofnijmy się jeszcze. Żadnych podpowiedzi na razie jeszcze mi nie dawajcie. Żadnych spoilerów, nic w tym stylu. No i myślę, że tutaj było jedno wejście, a tutaj jest jeszcze jedno wejście. Czy myśmy tu byli? No właśnie, czy myśmy tutaj szli? Na pewno, że chyba tutaj olałem to miejsce. A nie, tu jest tylko truskawka. Tu jest truskawka. Zaraz popatrzymy na ścianę wedle waszych sugestii. Tutaj jest kolejne przejście. Może gdzieś tutaj w ścianach. Popatrzymy. Bums. No tu wychodzimy znowu tutaj. Tu, gdzie byliśmy wcześniej. Aha, no tak, tylko tutaj... Muszę... Patrzę na ściany teraz. Zwracam na nie uwagę. Widzę, widzę, dobra, widzę, mam to. Widzę drania. Poproszę, proszek do prania. Już mnie odbija, jak widzę takie rzeczy. Kurde! Było dobrze wejść z tamtej strony, wiecie co, ja wejdę bezpieczniej. To tak to ujmę. O, wejdę z tej strony, proszę bardzo, o. Wydaje mi się, że tutaj będzie łatwiej. Mniej lamiście. O. Tu będzie łatwiej potem wejść tutaj na górę, o. Bums. Tylko teraz Stanisław, nie zrób tego. O! No, aha! Ja myślałem, że tam wejdę tam po prostu, a tam chyba trzeba rozbić ściany. No to rozbijmy ścianę. O, jeła! No dobra, jest! Aha, tylko teraz musimy nauczyć się, jak zdobyć ten kryształ. O matko. O matko. Persil czy wizir? Perwol oczywiście. Co chcesz i mnie wołasz? Tylko perwol. Kryształ mnie wzywa. Ten kryształ wymaga dobrej koordynacji ręka-oko. No, według mnie ręka-oko-palec. Masło, ketchup, smalec. Dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. Okej. No, zepsułem. Ale byłem blisko w sumie. Nie było najgorzej. Tylko zrobiłem jednego dasza nie tak jak powinienem. Łooo! Dobra, nie, to już miałem zginąć, bo w sumie to było słabe. Spróbuję zrobić to tak. Bo ogólnie po wyjściu z tego dziadostwa, to przecież my się tutaj... A no właśnie, nie wolno mi... O właśnie, nie wolno mi zrobić dwóch daszy. Gdzie ten drugi dasz nie przechodzi... A no właśnie. Nie mogę zrobić dwóch daszy, gdzie ten drugi dasz nie przechodzi przez gwiazdki, tak? Dobra, jeszcze raz. Oj, źle to wymyśliłem. Miałem pomysł, ale... Ale nie wyszło. Dobra. No właśnie.
Aj, chciałem się... Myślałem, że ona tam się puści, nie złapię się tego, tej końcówki, bo chciałem tak od dołu ten... Co ja zrobiłem teraz? Od dołu chciałem to pierdzielnąć. Grę do 100 zł. Zobacz sobie top 13 najlepszych gier i wybierz coś stamtąd. Polecam serdecznie. Właśnie po to robię topki. Gdyby ktoś mnie pytał o najlepszą grę, odeślę do topki i już wtedy mam nadzieję, że to jakoś rozjaśnia głowy i umysły. O, o. O to mi chodziło właśnie. O! O właśnie, o to mi chodziło. Okej. Okay. Chyba się udało. Dobra. Gites. Gites majonez. Poszło. Moi drodzy, to oznacza, że mamy chyba wszystkie klejnoty, nie? Mamy jeden, mamy trzy. Możemy teraz wrócić do menu i pójść od razu do sekcji numer 6. Dobra, sekcja numer 6. To jest to. Tak? Tu mam jeszcze... Tu mamy do złapania dwie truskawki. O Jezu, ta truskawka, ja ją pamiętam. Kojarzę ją. Strasznie trudna jest. Musimy znowu przejść cały szczyt. To przy okazji zobaczymy, czy zebranie wszystkich truskawek zmienia fotę na końcu. Czy my tu musimy tu wchodzić? Chyba nie musimy. Chociaż to na końcu jest, tak? A tutaj chyba przyspieszyliśmy sobie ładnie. Tak, tu chyba sobie ułatwiliśmy przejście, pamiętam. Także po co się męczyć? Znamy cheata jak w Mario. Proszę bardzo. Tutaj chyba się truskawkę zdobywało. Idziemy. W sumie musimy dotrzeć do samego końca. Okej. Okay. Pyk. Topek, kiedy zamierza się dokończyć? Nie wiem, Jay. Kurczę, naprawdę mi się nie chce już kończyć tych topek. Ja bym najchętniej dał informację, sorry bardzo, ale będzie tylko 5 topek. Albo w ogóle zmienię z 5 na 7 na 5 na 5 i zostawię te dwie. Naprawdę nie mam ambicji już, ani siła, ani chęci, czasu, niczego nie mam, żeby kończyć te topki. Jakoś tak za dużo sobie narzuciłem. Za dużo sobie narzuciłem tych topek i już po prostu już nawet komentarze mi ledwo szły. Powiem szczerze. Także, no taka jest prawda. Tak to Kurczę! Tak to wygląda. A jak mam coś robić na siłę, to wolę nie robić wcale. Dobra, poszło. A wiem, że zostały memy, a jeszcze przecież zatrudniałem, kurczę, moderatorów, żeby pomagali mi te memy odkryć. Te memy posegregować. Ja powinienem zrobić topkę memów, ale kategorii nie. Na kategorii przepraszam was bardzo, ale raczej kategorii nie zrobię, czyli tej numer 7. Mam nadzieję, że zrobię numer 6. Numer 7 pocisnę. Postaram się przynajmniej to zrobić. Kurczę! Ujojojojoj, tutaj tu nie ma jeszcze tragedii, jak spadnę. Zostaje ci wybaczone. O, dziękuję! Łaska na mnie spłynęła. No właśnie tak, ja zawsze jak już mówię, że coś jest łaska, to zawsze zwracam uwagę, czy przypadkiem nie mówię bez polskich liter. I teraz tak. To jest na końcu tego chapteru, więc możemy w sumie fakać system. Pójść sobie łatwiejszą trasą. Wydaje mi się, że łatwiejszą. Olewamy truskawkę. Łatwo się przechodzi, jak truskawek nie trzeba zbierać. Okej, okay, tu jest przejście. Teraz to kurczę jak... Jak mistrze. Też truskawki zbiera Korle? Master Farmer normalnie. Kurczę, chyba muszę jednak skoczyć. No muszę w sumie użyć chyba tego, o właśnie. W sumie tego nie użyłem. Oj, za wcześnie. Już czułem, że będzie zły timing. Okej. Okay. Dobra, poszło. Idziemy górą. Siema. Ej, patrzcie, tu też jest szybka w tym oku. No jest śmieszne. Właśnie, liczyłem, że to oko jeszcze się pojawi, ale już się nie pojawiło. Dobra, uwaga. Oj, nie ten przycisk. Nie wiem, jak może... Nie da się mi w tym pomóc. No, to już jest rzecz, którą muszę sam zmontować, sam obrobić. I jeszcze musi być mój głos przecież tam, tak? Znaczy, no nie mogę nikomu innemu zle... Nawet jakbym chciał, no nie ma jak. Nie zebrałeś tego serca? Nie. Nie masz tej ekscytacji, dokładnie. Padłem na ten głupi shuriken. Oj. Tak, tęsknię za okomackami. Bardzo. Tak bardzo cieszę się, że już z nimi nie mam do czynienia. A, tu w ogóle jest truskawka.
Oczywiście, no przecież to było najprostsze miejsce już całej tej planszy, a ja musiałem, oho, o tak. Sru? Jedziemy. Bum. Dobra. I teraz tak. Chciałem zawrócić, złapać się o gzyms, żeby go potem popukać. I wyszło jak zwykle. Oj, oj. Dobra, zróbmy to tak. O, na spokojnie. Proszę bardzo. Tu mamy truskawkę. Jeszcze dwie truskawki przed nami. No dobra, teraz pytanie, czy tutaj nie ma jakiegoś sekretu? Czy Ewa, ona wreszcie, no o wilku mowa, kurczę. Co to za spóźnienia, Ewo, tłumacz się. Szynka podpowiada, że chlałaś w terenie. Proszę mi wyjaśnić tę plotkę. Albo raczej, jak to się mówi? Ale co się robi z taką plotką, żeby wyjaśnić, czy jest prawdą, czy fałszem? Dementujesz plotki, proszę mi teraz dementować plotki. Czy wrócę do Alexa? Bo Dawid pytał, chyba widziałem tam, tak? Nie wiem, ja nie jestem w stanie nic powiedzieć z Alexem, no bo... Bo nie wiem, czy w ogóle jest sens wracania do Alexa już teraz? Czekajcie, mamy koniec planszy, a gdzieś były dwie truskawki. To dziwne. Chlałam z bratem ciotecznym i jego narzeczoną, którą przedstawiał rodzinie. Okej, okay, rozumiem, dobra. Zostało ci wybaczone. Mi dzisiaj przebaczyli, ja dzisiaj też przebaczam. Kurczę, a skoro tu już jest... Wiecie, co mnie najbardziej martwi? Że tu już jest Złopocka, a ja nie mam dwóch... A ja nie mam dwóch truskawek! To gdzie one są? Martwi mnie to. Są w twoim ulubionym miejscu. Jednak! No, czyli rzeczywiście, jeżeli coś przegapiłem, to tylko i wyłącznie z tego mojego ulubionego, pierdzielonego miejsca. Bo to, czy tutaj nie było... Jasne! Tutaj otwierałem ten... dobra, wiem. Wiem. Czy ja tutaj otwierałem... Ło! Za szybko. Tutaj było przejście, tutaj trzeba było pootwierać te dwa wrota. I tam rzeczywiście coś musiało być. Ale rozumiem, że w takim wypadku są tam dwie truskawki, a nie jedna. Także spoko. Oj! Dobra. Spoko, spoko. To już rozumiem. To teraz już będzie pryszczyk. Znaczy, pryszczyk... O Jezu. Pryszczyk i właśnie zginął. Zapomniałem, że te kolce tam do końca nie można czekać, bo te kolce wyżerają duszę. Patrzcie, jak pędzimy. No po prostu... Już jest master. To już jest człowiek master tutaj. Master of... La Master. Tak, żeby było. Właśnie dlatego zabrałem F. Żeby była lama. O! Ja... Co ja nacisnąłem? O matko. Przecież ja tam nie miałem... Nie było żadnej opcji, żebym zginął, a jednak zginąłem. To jest... Achievement za to poproszę. Zginąć w miejscu, w którym nie da się zginąć. Albo nie powinno się wręcz. No nie. No nie. O, zapatrzyłem się na czaty. I proszę, wpadłem znowu w kolce. Tak, będę zwalał na czaty. Tak w ogóle to mogę wam zdradzić przy okazji, jak już siedzimy tutaj sobie na streamku, że w poniedziałek będzie nowość. Nowość? Nowość z gry? Z gatunku może gier, które zazwyczaj nie grywam. Znaczy, może grywam bardziej prywatnie niż na kanale. Także dla zaciekawionych obserwujcie kanał w poniedziałek. Pewnie o 19 będzie. No właśnie, tu jest jedna z truskawek, ale jest jedna z dwóch. Truskawki są specyficznie ułożone. I teraz nie mogę zrobić tej lamy. No właśnie. I zrobić głupoty. Jamnik rzucił suchara. Hej, masz euro suchara na życie, powodzenia piona. Dziękuję bardzo, Jamnik. Dałbym ci tego. Parówkę. Ups. Albo chrupka, ale nie mam. Dobra, otworzyliśmy przejście, a tu jest jedna z truskawek. Okej. Okay. Jedna. Ona jest oznaczona jako przedostatnia. That's interesting. Czyż ja teraz wylecę w piruny, nie? Czyli co? Rozumiem, że ja muszę teleportując się w górę tą bańką, muszę z niej wyskoczyć.
serduszka dla Emnika, czy tam truskawki też dla Emnika, poproszę oczywiście na czaty powrzucać. Pamiętajcie, maksymalnie 3 emoty, bo was Najtek sponiewiera. Spójrz względem czerwonej bańki. Może gdzieś na boki? A może w dół? A zobaczmy. Dobra, sprawdźmy to. No dobra. Chciałem przedostawać, nie wiem dlaczego tak mi przyszło do głowy. No, zawsze jakiś pomysł. Zresztą ja ten jestem Master of Flamaster. Czy przyjmuję donaty w eurogąbkach? W eurosucharach tylko. I w złotóweczkach również. Ale w eurogąbkach już... W eurogąbkach to Shift Happens z Korle. Polecam zobaczyć dla tych, którzy jeszcze nie widzieli. Mam też pomysł tutaj, że będzie. A nie, myślałem, że tutaj na dole, nie? Tu schowali. Tam na górze są tylko kolce. Szukaj truskawki, zostaw bańkę. No dobra. Mógłbym jeszcze zaryzykować stwierdzenie, że ona jest tutaj z lewej strony, ale... Ale nie wiem. Może gdzieś tutaj po drodze będzie. Możemy to sprawdzić w sumie jeszcze. Ujoj! Właśnie tam się prosiło. Ja nie widziałem. Właśnie chciałem zacząć, czy po drodze, patrząc na kolce, coś znajdę, ale nie widzę. Także sprawdzę tamto przejście. Tamto przejście, o którym mówiłem przed chwilą. Oj, nie zdążę! Fucken! Na ekranie miałeś? Co miałem na ekranie? Zaraz, spokojnie, bo tu wiecie, ja tu się skupiam też na czacie i nie skupiam się na tym szukaniu, tak jak powinienem się skupić. Zaraz zlokalizuję. Czyli ogólnie mówicie, że co, że mam na górę do bańki lecieć? Kurczę, no cały czas mi się wydaje, że tu jest takie ładne miejsce po lewej stronie. Teoretycznie powinna być wyżej niż ta, co zebrałeś, bo jest przedostatnia. No właśnie dlatego myślę, że coś, że ona musi być jako ostatnia, tak? Więc gdzie ją, kurczę, wpierdzielili? Tu. Jest dziurwa w ścianie, ale tam już chyba sprawdzałeś. Cześć, krótka nazwa. Wiecie co? No ja to sprawdzę. Najwyżej się zabiję. Niestety. Tu nie. A przynajmniej wiemy, że tutaj na pewno nie. Nie, on musi być... O Jezu. On musi być za truskawką, którą zebrałem. Sprytnie ją schowali w takim wypadku. Może spróbuję po prostu się tą bańką jakoś inaczej kopsnąć jeszcze, bo bańka może lecieć w 8 kierunków. Więc może trzeba sprawdzić je wszystkie. Dostańmy się tam na górę. Tak, żeby mnie nie stłamsiło. Okej. Okay. No dobra, sprawdźmy w takim wypadku jeszcze kierunek lewo. Nie. Sprawdźmy kierunek prawo. Nie. Sprawdźmy kierunek dół lewo. Też nie. Ło! Okej. Okay. Symetryczna menda. Symetryczna menda. Dobrze, mamy to. Okej. Okay. Mamy to dziadostwo. Akurat patrzę, że Minecraft mówi o symetrii. Widzisz? Idealnie. Dobry wieczór, Nastia. Cześć, Tomek. Dobry wieczór, Loud Lady. Widzę, że też przybyłaś. Z opóźnieniem małym, ale cieszę się, że jesteś. Od początku ci to mówiłem. Zamer, ale ja no nie wiedziałem twojej kwestii, no. Spójrz, ile ja mam hintów na czacie. Spójrz. Chłopie, to nie jest takie proste zobaczyć każdy komentarz, nawet jak jest tagowany. Ale wiecie, co jest teraz najgorsze? Że ja muszę całą drogę w górę teraz przejść. Jeszcze raz. Wszystkie 29 kroków. Żeby a. dojść do serduszek i zobaczyć, zdobyć serce. I b. zdobyć tę jedną cholerną truskawkę, którą stwierdziłem, że olewam. Albo nie, ja chyba stwierdziłem, że jej nie olewam, tylko wyszło chyba tak, że... To wyszło to inaczej, że ja stwierdziłem, że jej po prostu nie chcę już się z nią męczyć, a może? Tak, bo tam poszedłem w prawo, a potem zobaczyłem, że już nie mogę po nią pójść. Chciałem, ale nie mogłem. A tutaj przypadkiem nie jest ten sekret? O Jezu, jak dobrze to sprawdziłem. Mamy wszystkie, moi drodzy. Wszystkie 6 kryształów i nie trzeba było zapisywać gry, ani nic w tym stylu. Nie trzeba było iść za jednym zamachem. Jest! Moi drodzy.
serduszko niebieskie. Przedostatnie niebieskie serduszko do kolekcji. Uhuu! Jest pewien sukces. O matko, pamiętam, o jest, nie cierpię tego. Będą mnie paluchy boleć jak cholera po tym znowu. Chyba, że jakimś cudem okaże się, że Stanisław jednak... Ło! Zaprezentuje jakiś skill, skoro już nie pierwszy raz tu będzie się wspinał, a po drugie... Przede wszystkim Stanisław nie będzie już teraz szukał truskawek. Więc idzie, może pójdzie sprawniej. Na razie idzie sprawnie. Kurde. W ogóle to nie wiem, czy wiecie, ale 12 kwietnia wychodzi... Co wychodzi? Update do Hollow Knighta Gods and Glory DLC. Pewnie to chyba ostatnie oficjalne DLC, z tego co pamiętam. Przed, oczywiście, kampanią Hornet. Także być może już na jakimś live'ie zobaczymy Gods and Glory. Co tam ciekawego dorzucili twórcy. Pozwolę wam pograć, żebyście mogli mi w razie czego jakieś wskazówki rzucać. Wow, wow, ej, no zobaczcie, jak ja tu śmigam. No jak porypany, no jak po prostu prawdziwy! Badass. Ja nie mogę tych rzeczy mówić w trakcie, bo... Kurczę, potem z tego badassa to nic nie zostaje. Uhu! Dobra, jest punkt, mogę zobaczyć na czaty. Jay czeka na Hollow Knighta, pewnie Ewa też. Ty już to umiesz, będzie ci szło łatwiej i znacznie sprawniej. No właśnie tak mi się też wydaje, Maćku. Poczekajcie, muszę sobie jedną rzecz przestawić, żeby was widzieć lepiej i więcej komentarzy. Rozszerzę sobie okno z komentarzami na drugim monitorze. Co? Mam to chat przecież. Czemu nie prowadzić DLC do Krypty Nekrotancerza? Jakoś tak wyszło. Jak prawdziwa lama, ano. Pad Challenge dalej jest prowadzony. Oczywiście, cały czas na padzie gram. Jakby coś, to serca i kasety w Yonczy nie znajdziesz. Wyczuj sarkaz. Wyczuwam. To ten sam dzień, co Lost in Vinland. Co? Dead in Vinland, Mateuszu. Kurde, Lost in Vinland. Sam jesteś Lost... Ty jesteś Lost in Finland. Jak na imprezę idziesz. Rozumiesz? Taki dowcip, nie? Finlandia, te sprawy. O ty. Oto kolejna gra, w której pokazujesz, że uwielbiasz wiercić swoje wyniki. Ale ja ogólnie nie jestem stuprocentowcem. Nie lubię przechodzić gier na 100%, jeśli naprawdę one są upierdliwe i... Nie jestem wielkim fanem tego typu rozgrywek, powiem szczerze, ale są wyjątki. Jednym z wyjątków jest właśnie Celeste. Poprzednim wyjątkiem było The Sexy Brutal. Beza na pewno propsuje. Pewnie tego nie tylko Beza, ale pamiętam, że ona lubiła. O nie, to zły... Dobra, już pamiętam, jak to trzeba było przejść. No, The Sexy Brutal też było na tyle fajne, że warto było ją przejść na streamie. O kurde, trzeba było się wyżej wspiąć. Wiesz, że w Celeste są takie trusk... Aha, Kacper. No dobra, Kacprze, powinieneś dostać timeouta za ten spoiler. Ciesz się, że ja o tym już wiem, dlatego, że ktoś inny zaspoilerował. Moi drodzy, nie róbcie tego, no. Nie róbcie tego, bo niekoniecznie mi psujecie fuck. Nie tylko mi psujecie fan, psujecie też ten... fan tym, którzy stoją, siedzą na czacie i na przykład czekają, aż ja poodkrywam wszystkie sekrety, czy nie lubią sprawdzać takich rzeczy samemu, żeby właśnie poznać to w fajny sposób na streamie, czy na odcinkach. A wy tutaj, proszę bardzo, co to ma być? Spoilery takie rzucacie, no. Nieładnie. Już czytam? Jamnik, kolejny donate, dawno mnie nie było na twoim kanale, to masz jeszcze 3 złote. Dziękuję bardzo, Jamniku. A jak dawno ci nie było? Co oglądałeś ostatnio, pamiętasz? Tak, z ciekawości. Zaraz dojdziemy do tego miejsca z tą cholerną truskawką. Tam jest truskawka, którą zabrałem. Aha, dobra, tu za dużo dasze zrobiłem. Już czułem. Zaraz trudniej się robi. Pamięć mięśniowa została, mówisz, DJ Ralphie. Trochę tak. Trochę wydaje mi się, że rzeczywiście to może być to, no. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Ale to nie jest i o, tylko to jest oj. Szybka mówisz, to brzmi jak korle. Dobra, zróbmy to. Zróbmy to w sposób masterski. O, proszę bardzo, o, proszę. I lecimy. W sumie rzeczywiście idzie szybko, jak się nie zbiera truskaweczek. To właśnie, o, to kolejna rzecz, tak? Jak mówiłeś tam. Że idzie mi łatwiej, bo pamięć mięśniowa. Też nie zbieram truskawek.
Tutaj była truskawka. A, tam była. Dobra, już to mam. Nie pamiętasz, Jan. A szkoda. Oj, to jest chyba to miejsce. Dobrze pamiętam, że to jest to miejsce z tą truskawką pierdzieloną? Bardzo podobne przynajmniej. Nie, to tam było. Tam się piórkiem latało. A tu trzeba było wylądować, dobra, już pamiętam. I też niekoniecznie mięśniowa, też wzrokowa. Ja ogólnie jestem wzrokowcem, wybiórczym, ale jestem jednak. Co chcę zapamiętać wzrokowo, to zapamiętam, a co nie chcę, to... A tu trzeba było się spieszyć, pamiętam, tu mamy mało... Mało staminy. Dobra. O! Za szybko. To jeszcze nie to. No właśnie tak myślę, że to jeszcze za wcześnie. Kurczę! Znam true... Tak. True Learn, coś tam, znam, grałem w to nawet. Powiem szczerze, że wciągnęło mnie, ale gra jest jeszcze zbyt mało rozbudowana, żeby robić z tego jakikolwiek odcinek. I też nie wiem, czy przypadkiem nie będzie zbyt taka monotonna. Miała fajne pomysły, ale... Ale mimo wszystko... Nie była... Ja pitole. Nie powaliła mnie na kolana, tak powiem. Ja czekam na kolejną grę od twórców... od twórców... Jak oni się tam nazywali? Kurczę! Czekam na kolejną grę od twórców Human Resource Machine. Nie pamiętam, jak się nazywała ta gra. Coś... We are... Kurczę, nie pamiętam. Naprawdę nie pamiętam tytułu tej gry. Może ktoś z was pamięta i mnie wspomoże. Z lagiem mózgu. To chyba tutaj, nie? Też nie chyba. Grajzo, wiem, że pewnie mnie nie pamiętasz, bo dużo tych donate'ów nie pamiętasz mnie? Nie pamiętam. To masz rację, nie pamiętam. Ale dziękuję bardzo mimo wszystko. To może też jeszcze... Nie, to musi być ta, piórko. O, rany. Aha. Dobra. Okej. Okay. Dobrze, i teraz... Bums! Sru! Kurcze! Wszystko było wymierzone tak, żeby za pierwszym razem to przejść. Dupa. Ciekawie ci, jak napisali kompilator. Ale wydaje mi się, że to ty... Nie sądzę, że to było coś autorskiego. Wydaje mi się, że to... Ja, może to nawet w Unity jest zrobione. Ja nie wiem, w każdym razie... Znaczy... Nie sądzę, żeby to był jakiś wielki, skomplikowany kompilator. To raczej jest po prostu... Nie wiem, jak to wyjaśnić, ale wydaje mi się, że to jest po prostu coś bardzo prostego, co po prostu robi dobrą robotę i wygląda jak profesjonalny, właśnie tak jak mówisz, kompilator. Jesus. Ciężko z wami gadać i jednocześnie grać w te trudne misje, naprawdę. Przyznam bez bicia. Nie jest lekko. I powiedziałbym, że lekko nie będzie, ale potem będzie, że kryptoreklama. Kurczę! Smyrnij tu. Może... Z tej strony się uda. Boże, ja pamiętam, że ten fragment przeszedłem na farcie. Tak, they are billions, no na pewno. Nie, to nie jest... To nie jest... A, chyba, że Dawidzie, ty nie mówisz, że to jest ta nowa gra od twórców. Teges Śmeges, nie? Whoops. No bycie... Chyba od razu pójdę, o. Kurczę. Dobra, czy możemy mieć już dość tego poziomu? Możemy mieć dość tego poziomu, super. O. Dobrze. No, idzie sprawnie, dobrze. Jestem zadowolony z siebie. Instynkt! Proszę bardzo, jaki instynkt piękny. Kurde! I po instynkcie lama, standardowo. Tomorrow Corporation, dokładnie tak, Tixel. Dziękuję bardzo za przypomnienie. Ojojoj, tam nie miałem dasha. Zrobiłem dasha, ona mi spada, no. Ha, spada albo z klawiatury, nie? Studio się nazywa Tomorrow Corporation. Tak, ale gra się nazywała chyba inaczej. Jeszcze kawałek. 7 Billion Humans, DJ Ralfi, dziękuję. DJ Ralfi czy Rafi? Rafi, przepraszam, DJ Rafi. Tak, dokładnie to. 7 Billion Humans. To jest właśnie gra, na którą czekam. Na którą, o Jezu, tak, tu musiałem się złapać. Na którą liczę. Jak na glitche.
Trzeba przyznać, że chłopaki dobrze wymyślili nazwę tego programu, bo ona tak bardzo wpada w ucho, że zawsze jak mówi, że na coś liczę, to potem mówię, że liczę na glicze. No i tak już zostało. Poink, poink. Dobra, tutaj trzeba było zrobić... O, właśnie tak. Okej. W sumie, co mam się dziwić, ostatni donate ode mnie poszedł na nuklearnym tronie. Wielkie dzięki za kolejną złotóweczkę. A no to, to może dlatego właśnie. O Jezu. O, tu będzie ciekawie, ale na szczęście checkpointy tutaj są rozstawione w bardzo fajnych miejscach. O, proszę. Aż miło w takie miejsca grać. Dobra, siódme miejsce. Siódmy checkpoint. Zbliżamy się do tej cholernej truskawki. Coraz bliżej. Coraz bliżej święta. Jedzie. Nie miałem już dasza. Szlak. Ale spoko, tak. Ja i tak, wiecie, po części się spieszę, dlatego tak lamersko trochę to wygląda. O-o. Dążysz? Zdążyłaś. Dobrze. World of Goo, tak, to też jest tych samych twórców, ale pod innym... Oni to robili pod inną marką, pod innym studiem. Tomorrow Corporation to już jest inne studio. Trochę inni ludzie, ale to wciąż ta sama ekipa. W dużej mierze. Dobra, za chwilę dojdziemy pewnie do tego miejsca. Z tą pieprzoną truskawką. Czy to jest to miejsce? Chyba to, bo dają mi tutaj podgląd. No jasne. Tak, to jest to miejsce. I tutaj musimy polecieć piórkiem tak, żeby tutaj zahaczyć i tutaj wylądować. Masakracja. Już wiem, że będę się cieszył z tego powodu, że znowu to robię. Okej. O właśnie, tam jest... Zapomniałem się ruszyć. Zapomniałem, że jestem już piórkiem. Dobra, to jest ten moment. Najtrudniejsza, moi drodzy, według mnie na pewno, najtrudniejsza albo jedna z najtrudniejszych truskawek w grze. W podstawowym rozrachunku, tak? Nie licząc... Tam trzeba zrobić jeszcze dasza chyba. Nie licząc oczywiście tych bonusowych... tych plansz, które są poza końcem gry, tak? Tylko i wyłącznie licząc to... Dobra, kurczę, jeszcze jeden dasz i byłbym w tamtym miejscu. No może rzeczywiście, może nie jest taka trudna, tylko może sposób trzeba by po prostu znaleźć i dobrze wszystko ponaciskać. Zobaczymy, w sumie... O, proszę. Ajajajajaj, miałaś zrobić w górę! Ale nie wiem, co dalej mam robić. Powiem szczerze, tam będę szedł na instynkt. Jeszcze nie mam pojęcia, jak tam to przejść. Za mało mam czasu na to, żeby popatrzeć, a na montażu... Zapomniałem. A na montażu nie patrzyłem. Nie analizowałem tego miejsca. Więc nie wiem, jak tam ogarnąć, ale damy radę. Dobra, jedziemy. Zobaczymy, czy będę grał w 60 parsecs. O, o, jest! Kuźwa! Ale zebranie jej to dopiero połowa sukcesu. Szlak! Panie Kardacz, pierwszy donate w moim życiu wędruje do mojego ulubionego youtubera. Dziękuję bardzo. Nawet podwójnie dziękuję. I pozdrawiam serdecznie. I życzę cierpliwości na tym live. Dobra, czekajcie. Dasz. Za wcześnie. Ja pitole, potem trzeba jeszcze zejść stamtąd. To jest interesujące. Zobaczcie, że teraz czatu nie czytam za bardzo, ale tu szynka trochę mi mówi, co tam piszecie, ale no właśnie. Dwa The Boy się nazywali. Tak. Studio zmienili przy Little Inferno. Tutaj, o, Little Inferno też jest od tych ludzi, no, dokładnie tak. Spoko, Kacprze. Przyjmuję twoje przeprosiny. Tak na przyszłość. To dość istotne, żeby nie psuć zabawy innym w taki sposób, no bo to jednak... Oj, oj. Mój błąd. Jednak to sporo zmienia. Dobra, tam muszę skoczyć. Dlatego mówię, że najłatwiej to przejść na czuj, jak się nie wie, jak przejść, bo wtedy wszystkie zmysły działają. Teraz już wiem, jak to zrobić. Bo już to raz przeszedłem i już nie będzie tak płynnie. Będę ginął pewnie jeszcze setki razy. Ale wiecie co? Najbardziej mi się mimo wszystko podoba fakt, że ja sobie z wami teraz już gadam, powiedzmy, że na luzie, odpowiadam nawet na pytania, udaje mi się i normalnie sobie gram w te trudne rzeczy w Celeste, żeby się na B-side nie mógłbym tego robić. Kurde! Najpierw skocz, potem się rusz. Ale
wyczuwam, że jakoś ten skill trochę został w palcach. Znaczy, człowiek się wyrobił. W każdej grze można się wyrobić. To jest tylko potwierdzenie, że wystarczy, że praktyka... Nie, zła... wróć! Praktyka czyni mistrzem. Dobra, moi drodzy, teraz trzeba się skupić. Ale ja muszę się skupić, żeby nie robić tego setki razy, bo to jest do zrobienia, ale potem muszę tym piórkiem polecieć dalej. To jest ten problem. Będę musiał zrobić dwie akcje. Czemu mi to wyszło za pierwszym razem, a teraz już nie chcę? Co jest grane? Kuźwar? Nie wiem, co to jest kuźwar, nic mi to nie mówi. Ja tam robiłem ją z użyciem tego piórka na górze i myślę, że było nieco łatwiej. A ty wtedy nie wiedziałeś, jak zrobić tę truskawkę, a ja wtedy przed ekranem miałem coś w stylu Staszek, ślepy jesteś. Przypominam też zasadę 3W, o której często mówię. 3W. Widz widzi więcej. Tak? Zawsze będziecie widzieć więcej niż ja. Szczególnie, że ja skupiam się głównie, ja patrzę, mój wzrok cały czas jest skupiony na Sopockiej. Cały czas moje źrenice patrzą na Sopocką, a czasami rzucam gałkami na bok, żeby... O, na przykład teraz na piórko spojrzałem. Ale tak to... Zapominam, że od razu muszę prowadzić ją. A tak to cały czas patrzę w jednym punkt, więc tylko czasami, szczególnie jak jest taka akcja, mogę tylko polegać na tym, co zauważę. Właśnie kącikiem oka! Nie no, szlak mnie trafi. Jednak to jest najtrudniejsza truskawka. Udało mi się do niej dostać raz, ale jeszcze trzeba z nią wyjść tam, jeszcze trafić na to piórko. Także skupienie. I lamienie. Oczywiście. To wszystko zależy, wiecie, bo jak się próbuje zrobić coś tak bardzo precyzyjnie, to trzyma się gałkę pada nieprecyzyjnie, nierówno, tak? Czy ja naprawdę... Czego ja teraz nie mogę tego zrobić? Jakie to zrobimy za pierwszym razem? Czy ja muszę sobie cofnąć streama, żeby to zobaczyć? Nie wierzę, że ja tutaj... Nie mogę robić tutaj dasza, no. Jeszcze jednego dasza mogę zrobić. No to szlak. Jeszcze raz. Okej. Okay. Dobra, teraz wyszło. Okej, okay. Teraz fokus. Dobra. Nie, dlaczego? No najgorsze miejsce, zahaczenie pierdzielonym piórkiem. Fak, to jakiś taki głupi dings skolcowany, no. Szlag. Dobra. Dobra, spokój. I jedziemy. Raz, dwa, jest! Moi drodzy! Tym oto optymistycznym akcentem zebraliśmy wszystkie 170 truskawek, jakie były możliwe do zebrania w podstawowej części Celest w pierwszych 7 etapach. Wszystkie, co do jednej. Jest to jakieś osiągnięcie. Oczywiście będziemy chcieli teraz zebrać całą resztę i w ogóle przejść B-side'y wszystkie, C-side'y niekoniecznie, ale B-side'y na pewno. Może i C-side'y też przyjdzie czas przejść wszystkie. Albo przynajmniej część! Zobaczymy. Iść na czubek góry, może będzie nowy epilog. No właśnie, dlatego tam cały czas idę. Chcę zobaczyć, czy będzie różnica, kiedy zobaczę, że mam więcej truskawek. Chociaż tutaj warto byłoby wrócić, kiedy mam też truskawki z tej drugiej części. Czyli wszystkie truskawki. Może wtedy jest inny epilog. Wiecie, z której części. Również z finału, tak? Czyli z tego jądra ziemi. Jądra góry może bardziej, tak? Kurczę. O. Dobra, zrobimy to jeszcze raz. Można było zresetować tutaj swój błąd, na szczęście. O, tak, ten moment jest paskudny. Co z tego wyjdzie? Kurczę! Dobra, udało się. Zaraz nie mogę tego spierdzielić. Będę miał dużo do cofania. Dobra, jest! Moi drodzy, jesteśmy po raz drugi na szczycie. Czuję się tak, jakbym przeszedł getting over it with
coś tam folii. Dobra, teraz zamilknę. Zobaczmy, czy będzie jakaś różnica. Tak, tak, Mateusz, już czytuję po raz drugi raz w życiu. Po raz drugi raz? Bennett Foddy, tak jest. Foddy, chyba nie Foddy, nie? Tak, głosy mają super. Zawsze mi się też podobało, jak oni tam wrzucili tego soundtracka. Mamy ten ładny pejzaż z Sopocką na samym szczycie. Jest też... Teraz pytanie, czy ja mogę skipnąć skip cutscene? Mam nadzieję, że jak nacisnę... Pytanie do was, czy jak nacisnę skip cutscene, to się okaże, że przejdziemy do tej finalnej scenki ze zdjęciem, czy on mi przejdzie również ze scenką ze zdjęciem? Nie chciałbym tego skipnąć, bo po to tutaj doszliśmy, żeby zobaczyć, czy będzie jakaś zmiana. One mają genialny głos. W ogóle też nie dość, że genialne głoski, można takie malutkie głosiki, to jeszcze no, te miny, które robią w tych awatarach, tak? Epilog to coś innego niż ten poziom, czyli normalnie mogę skipnąć, tak? Seaside na początku są łatwe, ponieważ są bardzo krótkie. No tak, właśnie słyszałem, że Seaside są takie, że tam jest trudne ekrany są, ale jest ich mało w odróżnieniu od B-side'a. Mogę skipnąć. Dobrze, skoro mówicie, że mogę skipnąć, no to skipniemy. A no tak, bo to tutaj, no tak, bo to w tym, to tutaj w tym domku w epilogu się wszystko działo, zobaczymy. Jak tu skipnę, no to raczej nie zobaczymy chyba zdjęcia. Nie wiadomo jak to, czy mogę sprawdzić skip cutscene. O, jest! I teraz pytanie, czy to się czymś różni? Zobaczcie. Oni podsumowują razem z tymi dwoma truskawkami z końcówki. Przyjdziemy tu, jak zbierzemy wszystkie 175 truskawek. Bo oni jednak podliczają je również tam z końca. Może wtedy ten obrazek będzie inny. Najbardziej będzie mi szkoda Theo. To mówiłem już na odcinku, ale naprawdę Theo to według mnie najlepsza postać drugoplanowa w grach tego roku na pewno. Może nawet i zeszłego i poprzedniego. Taki sidekick. B-sidekick. Czy byśmy tu zrobili B-side'a? Chyba nie, nie? Nie w epilogu. Tutaj, nie zrobiliśmy B-side'a. Nie. Tak, myśmy tu doszli do... Przeszliśmy kilka pozycji w B-side'zie i doszliśmy tutaj. Łomatko. No to cóż, moi drodzy, spróbujemy tego B-side'a, ale dajcie mi dosłownie chwilę przerwy. Jest godzina 21:28, czyli pół godziny popróbujemy, tak? Bo to 22 live. Pewnie tak będzie dłużej, jak zdążycie. Jest dwie minutki przerwy o 21:30. Mniej więcej widzimy się dalej w B-side'zie.
Bry, bry, bry. Powróciłem. I jedziemy z B-side'em. Narka Pixel. No dobra. A, dźwięk. Okej. Okay. Zobaczymy, na ile mi pozwolą nerwy. A pamiętam, że chyba tutaj żeśmy trochę przeszli. Albo i nie. O matko, B-side. O, pamiętam. Ja tu próbowałem chyba to przejść. Kurczę! Prawie przeszedłem za pierwszym razem. No i widzicie, instynkt zadziałał, ale oczywiście właśnie najgorsze jest to, że tutaj trzeba mieć trochę szczęścia, żeby timing okazał się prawidłowy. Żeby akurat w te trufle trafić wtedy, kiedy one nie biegają. Shit. Tak piękny początek. Mógł być tak ładnie skończony. A tu proszę. O, tak myślałem. Pierdzielone trufle, no. Lubię trufle, ale tych trufli nie lubię. Kurczę, teraz za szybko. No i weź tu, człowieku. Tu my trzeba mieć trochę szczęścia. Przy tych truflach trzeba mieć szczęście. Chaos, ty byłeś na początku. Każdy człowiek cię pamięta. Dobra. Bums, bums, bums. Pyk. Jest! Uhuu! Trollolo. Dobra. Lecimy. Fanarty na igraszka Staszka małpa gmail.com. Widziałem, że pytałeś, do jakich gier możesz wysyłać fanarty do wszystkich, jakie ci się podobają. Nie ma ograniczeń. Jak gdzieś uznasz, że chcesz zrobić jakiś rysunek, to się nie krępuj. O matko bosko. Perwol, zdrowia ci zatem tutaj dużo życzę. Weź tam sobie, nie wiem, temperaturkę zrzuć czymś wyskokowym, czy coś. Z pieprzem. I pozdrawiam serdecznie. Kurde! A to, co się tutaj będzie działo zaraz. O matko. Dzięki, powodzenie mi się tutaj chyba przyda. Powodzenie mi się tutaj przyda, zdecydowanie. Wydaje mi się, że to trzeba by jakoś... Może trzeba by to jakoś... Jakoś tak muzycznie podejść do tego, jak w kryptotancerzu. No zobaczymy. Oj, oj. Sopocka, dlaczego w lewo? Kto ci pozwolił w lewo iść? Mam pomysł, tak? Na takie przejście, tylko... Problem jest taki, że... O, właśnie. O, proszę. No, był sposób, znalazło się sposób i pięknie. Łup! Mhm. O, matko. O, nie. No, nie. Czy wy to widzicie, co tu się dzieje? Ups! Aha, okej. Okay. Wow, ale fart! Ale fart! Ale co teraz? Tu jest menda! Nie miałem! Dasza! Ale paskudztwo! O ja! Jakie to jest straszne! Dobra, aha, rozumiem. Ja tu muszę sobie jednego dasza zostawić. Ten od bitcoinów. Tak! Nie wiem, o co chodzi, ale tak! Jaki kryptotancerz od bitcoinów? Necrodancer, no. Czego od bitcoinów? What? O, oczywiście trufla musiała sobie tutaj się zaprezentować od swojej najlepszej strony. No właśnie, tu jest mój błąd. Znaczy, ja to mogę poczekać, przeczekać. Bo i nie. Zaraz się skończy moje czekanie. O! Jestem pod wrażeniem, że to mi w ogóle wyszło. I jeszcze żyję. O dziwo. Hoppa! Okej, okay, i teraz, moi drodzy, ważny moment. Sru?
O matko, i co teraz zrobić, żeby to przejść? No nie. Kurczę. O, nad mnie smyrnałem trampoliny. Ten pokój jest zły. No właśnie, też tak już to widzę, Pawle. Też tak postrzegam ten pokój. Łódź! Łódź! Kryptotancerz zamiast nekrotancerz. Kryptotancerz, no dobra. Okej, okej, rozumiem już teraz. Rozumiem, a kryptowaluta, kryptotancerz, już zrozumiałem. Dobra, już czaję. Czaję swoją lamę. Bo nie wiedziałem, co ma nekrotancerz oczywiście do bitcoinów. Tak, zamer. Na pewno tak to zadziała. Zapocka bardzo chce na te trufle wpaść tam. Dobra. I teraz co? Powrót? No i teraz musi być powrót. O matko. Spokojnie dzieci, 100 razy lepiej niż mi. Dziękuję, Paweł. Czyli pewnie zrobiłeś to za trzecim podejściem. O, gdzie ja poszedłem? Tak samo jak wtedy. Dobra. Rozgrzanie. Mi się wydaje, że rozgrzanie mimo wszystko. A, tutaj mogę. Ja mogę tędy pójść. Na te trufle. Nie muszę tam tędy na ścianie jakoś dziwnie. Dobra, rozumiem. O! Kuźma, no nie! Sopocka! Olśniło mnie, wiem jak to zrobić. Dobra. O ty, truflo! Może Sopocka lubi trufle, w ogóle... Może Sopocka z truflami? No, idealnie centralnie mi naszła raszpla, no. Ty czarna gnido. I tym razem nie mówię do kota. Okej. O dziwo, tak? Także to jest B-side. Już widzę, jak będę przeklinał świat w Seaside. W Seaside. Dobra, oj! No i wzięło mi smyrło. Już to miałem. Nie spodziewałem się, że ona mi tak zejdzie. Dawajcie co? Zacznijmy od... Serio, Sopocka, serio? No, nie przewidziałem takiego zabiegu. Jesus. Co ona robi? Co ta baba robi? Ja się pytam, co ona robi? Od dupy strony, za przeproszeniem, tu normalnie wchodzi. Ale zróbmy rzeczywiście ten najbardziej... Ona lubi tak. Ona lubi te emocje. O, nie miałem już dasza. O, rany. O. Zajął mi ten pokój trochę czasu. No, mi też zajmuje, jak widzisz. Łup! Nie wiem, co to miało być. Ale już zaczynam bardziej tak podchodzić mechanicznie już do tej planszy. Miało być w górę. Nie wiem, dlaczego zrobiła dasz pod kątem. Nie mam najmniejszego pojęcia. W żadnym kolorze też pojęcia nie mam. Zielonego, turkusowego. Łup. Dobra. O, wiedziałem. Wiedziałem, że akurat ten czarny pałąk będzie w tym momencie mi wrogiem. Dobra, zróbmy to. Zróbmy to po kolei. Trzeba wiedzieć, kiedy... Shit. O! Coś. Dobra, idziemy tędy jednak. Zmiana planów. No tak, tam nie wolno się ruszać, bo przecież te czarne... Kolejne smoliste... Wieczyste... Pojawiają. Co? Mendy? Też. O! Zabrakło mi już dasza. Wydłuż swoją szyję jak elek żyrafa. O, Jesus. Już miałem pisać, że jakiś dziwny instynkt wchodzi, a potem giniesz. Ano, oż ty. Czonia Boba, witam cię, pozdrawiam, bo tam nie widziałem, wcześniej nie witałem. I tata pozdrawiał. Pozdrawiamy również tatę. O. Tata kontroluje, co córka ogląda? Oczywiście, że musiał mnie zabić. Ale to jeszcze w tak chamski sposób, no. Już mieliśmy... To nie jest trudne. To jest po prostu...
trochę loterii. Trochę loterii jest w tym, tej planszy. Jak to właśnie jest z tymi truflami, no. Tu jest trochę losowości. Jedziemy. Łop! Zapomniałem, że muszę zrobić dasha. Shit, human. O tak. Pyk, pyk. Pyk. Jak w The House of Da Vinci, pyk. Mam dla was dobrą wiadomość. Moi drodzy, niebawem na grupie będę wrzucał specjalny post. Dostałem specjalnego maila od twórców... Specjalnego maila? Co tam maila? Prywatnego, można powiedzieć. Od twórców House of Da Vinci. Dobra wiadomość jest taka, że robią dwójkę. Ale nie tylko robią dwójkę. Pytali się mnie za to, że... W podziękowaniu za to, że zrobiłem całą serię i ogólnie im się podobało. Nie wiem, jak na tym, jak to ocenili, biorąc pod uwagę, że nie znają języka. A to nie jest przez polskie studio. Może ktoś od nich zna. I zapytali mnie, czy chciałbym mieć wczesny dostęp. Wgląd w przedpremierową wersję House of Da Vinci. Stwierdziłem, jasne, super. No i moi drodzy, będzie tak. Dostanę dostęp do House of Da Vinci 2. Kurde, nie miałem już dasha. Także ja się jaram niesamowicie. I jeszcze obiecałem też, że ten, że jako, że jeszcze grę tworzą, że możemy zrobić im feedback. I będziemy mieli, jako Illuminati, duży wpływ na to, jak gra się rozwinie, jak będzie też wyglądać, więc... Pomyślałem... Żyję! Jezus Maria, ja żyłem w tym rogu! Ja myślałem, że zginąłem! O Boże, jaka lama! O matko! Więc pomyślałem sobie, że Illuminati dostaną właśnie taką możliwość przekazania feedbacku twórcom The House of Da Vinci, żeby zrobili tę grę jeszcze lepszą niż jedynka. Nie było... Będzie taka możliwość, bo właśnie z nimi rozmawiałem, że z wielką chęcią feedback przyjmą i w ogóle, więc... Taki numerek wytniemy twórcom. Czy wytniemy numerek, no. Spowodujemy, że ta gra będzie jeszcze lepsza. Po prostu! No nie! Jak ona się przylepia, to musi to być... No wreszcie. Och, to musi to być lamiści. House of Lamas. Dziękuję Mateuszu za lamę. Weź te lamy już odłóż. Już odłożyłem. Maćku, odłóż z kreską, błagam. Czy będzie U2? U2 to już taki zespół jest. Czym są dla ciebie te czarne stworki? Przecież cały czas mówię na nie trufle. Paskudne, przebrzydłe trufle. Czy będzie o nas wzmianka w napisach końcowych? Mogę o to poprosić. Kurczę. Dzikie akcje. No a co ty myślisz, kurczę, to jest B-side. Wow! Wow! What, ja muszę iść! Jesus! No to jak na instynkcie nie przejść, to się nie da. Co ja w ogóle robię? Wiecie co, wyjdę i wejdę, bo wydaje mi się, że tutaj wszystko jest jak w Mario. Zaplanowane. Lamy też. Jesus! Wow! Jak ja nie trafię w tego truflaka, to będzie mistrzostwo! Świat. Ależ przerąbane to miejsce jest. Uwielbiam te trufle. Jak ja je... Nie w tę stronę. Jak ja je kocham. Pewnie mają kogoś, kto zna język. No rzeczywiście, w sumie kijek. To dobre spostrzeżenie. Rzeczywiście miała polską wersję. Więc rzeczywiście może kogoś tam z Polski mają. Ale z drugiej strony mogli też po prostu zapłacić za tłumaczenie. Bo przecież tak się robi, tak? Kurczę. Jo! Jeszcze wy widzieliście, jaka to... Co tu zaszło? Łomatko, bosko, często chosko. Jak ja minąłem tego trufla? To musi być na jakimś gifie. Ta mijanka musi być na gifie, była tak fartowna. Matko. Z truflami to tylko na farcie. Mhm. Czy nie masz 6 odcinka? Ale czego? Panie Tajniak? Mogło mi się Celest na playlistę nie wbić, ale nie wiem. Nie wiem, o czym mówisz. Nie wiem, dlatego pytam, o jaką grę chodzi, że 6 odcinka nie ma. No to jeżeli nie ma 6 odcinka, to być może w ogóle nie powstał. Bo nie pamiętam, ile to odcinków zrobiłem z Ori. Po co płacić za tłumaczenie tego z Google Translator? No, tak. Twórcy The Escapist też z tego... wychodzili założenia, a potem dostali fundusze od Team 17 i już wszystko poszło pięknie, czyli w ogóle nie ma polskiego tłumaczenia. Chyba da się zrobić. Gifa?
A widzę, sierżantowa już wyczuła. O kurde, nie, no ta trufla jest z dupy. Dosłownie. Jestem świadomy, co mówię. Ta trufla jest z dupy. What? No nie. A na końcu już jest wysryw. Na końcu... No tak, czyli zaraz będzie, że znowu fekaliowe tematy, że dupa, tu wysryw. Ale tam już jest wysryw. Z tego poziomu, tam już... Złopłonia na mnie czeka. Co ja zrobiłem teraz? Dobra, bum, bum, bum. Jest właśnie pad. Dobra, zróbmy tak. Punk, punk. O, tak będzie lepiej. Większa pewność, że wejdzie. No jak? Tak, tak, tak. No oczywiście. Trzeba iść tutaj z buta. Poink, 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 poink. Poink, poink. Ja po prostu pójdę. Jej się może okazać, że albo trufle we mnie strzeli, albo we mnie nie strzeli. Ja na to naprawdę nie mam... no. Dlatego tych trufli nie lubię. Nie mam na to sposobu, bo one są po prostu strasznie randomowe. No albo o, albo na nią wpadniesz, albo na nie nie wpadniesz. Na nią nie wpadniesz, no. To jest prosta... Zero-jedynkowa kalkulacja. Orient the Blunt Forest? Dobrze. No to Ori być może po prostu nie nagrałem jeszcze 6. odcinka. Może jeszcze nie powstał. A nie wiem, czy nagram 2, bo wymagają Windowsa 10. A ja mam 8.1 cały czas i nie mam zamiaru zmieniać, ponieważ Windows 10 się. I teraz rozpocząłem główną burzę w komentarzach. Zaraz będę czaty ze... Staszek, jak to Windows 10 to najlepszy system? Ty się nie znasz! Tak, zaraz będzie też, że Windowsy to zło, że tylko Linuxy. Ja wiem. To nie można powiedzieć... PC lepsze od PlayStation, Xbox gorsze od PC, bo tu zaraz się zacznie. Dobra. Znaczy, ja takich etapów nie lubię, bo one za dużo polegają naprawdę na szczęściu. Na szczęściu, czy akurat uda mi się trafić dobrze, przecież ja... Uda mi się trafić dobrze w timing, tak? Ale z drugiej strony, no kurczę. Nie podejrzewałbym, że jednak twórcy... Towerfalla tutaj, znaczy twórcy ogólnie Celeste, podeszli do tego tematu tutaj bardzo losowo, ale no kurczę, coś musieli jarać złego, że oni wpadli na taki pomysł. Tu mogą jednak przelecieć. Kuźwa. PC Master Race gra na padzie, no właśnie. Ale akurat pad od Xboxa nie mogę powiedzieć, że jest zły. Stary pad od Xboxa jest bardzo dobry. O! Idziemy stąd w pisankę! W pisankę idziemy! Moi drodzy, skończyły się trufle, zaczęły się wiatry, pozostajemy w temacie fekalnym. Albo półfekalnym. Co tu się dzieje? Aha, chmurki. Mhm. Uwielbiam chmurki. Boing. Dupkę. Boing. No nie. Boing chciałem zrobić. Tu pad naprawdę nie daje rady. Tak jak mówicie, Seaside też pewnie na padzie będzie straszny, bo tu musi być precyzja. Jak ja chcę skoczyć... Skoczyć chcę. Nie umiem trafić. No nie umiem się odbić, no. No nie umiem się odbić od chmurki. Będzie B-side, będą memy. Aha. Przecież ty by teraz nikt Evo nie rozczyta. Ty sama się nie rozczytasz, my też cię nie rozczytamy. No... Sopocka! To był ruch w prawo! Proszę cię! W prawo, o właśnie! Łop! O nie! Co oni tam wymyślili dalej? Tak, zawsze jest zapis live'a. U mnie jedynie, jeżeli nie jest zapis live'a, to tylko i wyłącznie, kiedy jest pogradanka. Tylko to nie jest zapisywane na live. Poza tym to jest napisane FAQ! Kurczę. Najgorsze w tych chmurkach jest to, że ja nie mogę się skupić na skakaniu z chmurki, bo wieje. Ktoś tam pisze, że Seaside jest łatwiejszy na padzie. Ja ciągle słyszę, że Seaside jest najtrudniejszy na padzie i najłatwiejszy na klawiaturze. Coś widzę, że wasze komentarze na temat pada i klawiatury nie zazębiają się, wasze opinie.
Może wszystko zależy od pacjenta. O matko. Wydaje mi się, że tutaj tu, z tej drugiej chmurki to można po prostu sobie bez skakania się smyrnąć. O! Ja muszę tam po prostu większy spokój wewnętrzny. Kuźba. Większy zen. Dead Cells był w czwartek na live. O, o, spokój, spokój, Stanisław. Kuźwiks. Nie wiem, jak można napisać Starzek. Nie wiem, jak można napisać Stachu przez samo H. Nie wiem, po prostu nie rozumiem. Kuźwa! Tu miałem nie skakać. Sprawną. Jaką mam myszkę, klawiaturę? Sprawną. Nie mam nic markowego, nic super wywalnego w kosmos. Zwykła biurowa myszka, zwykły biurowy klawiatur. Zwykłe jak kejzerki w waszym spożywczym. Krzychu! Siemasz, Krzychu! Nie ma perwol, nie dostaniesz timeouta, więc możesz czuć się bezpiecznie. A ja tymczasem idę stąd. Zaraz. Jeszcze nie teraz, zaraz. Zaraz sobie stąd idę. Up. Ale zrobiłem ślizg brzuchem po chmurce i wylądowałem w zabójczej dziurce. Chociaż zabójcza dziurka to brzmi, jakbym w sukuba wpadł. Nie, nieważne, zostawmy ten temat. Ewo, nic nie słyszałaś? Nic nie zaszło. Kurde! Tu mam się nie odbijać. Od jednej chmurki mam się odbić, od drugiej mam się nie odbić, potem znowu od jednej mam się odbić. W ogóle, gdzie jest konsekwencja? Co? Chmurki se lecą. Widzę serduszki, jakiś donate był, czy to Krzychu przyszedł? Boże, jak serduszkują Krzycha. Tak, to ten, właśnie, za bana teraz masz, zobacz ile serduszek masz. Ty byś zapomniał o tym banie, bananie. Dobra, teraz już idę. Teraz już idę, idę z tym. Fuck! Tu trzeba jakoś... Mam inny pomysł na rozegranie tego. Fucken! Akurat Ewa mrugała uszami? Dobrze. Całe szczęście. Do zobaczenia, Jay. No uwaga. Chciałem zrobić to na dwie raty. Bo tam nie można wyskoczyć bardzo wysoko, a potem, bo się wyrżnie kolce. Momencik. Kurczę! No właśnie nie! Troszeczkę niżej trzeba zrobić tego pierwszego dasza i wtedy się uda. Naciskałem dwa razy skok jeszcze, wy tego nie widzicie, ale dwa razy skakałem. Skakałem, albo z mlekiem. No i nie wyszło. Nie wyszło skakanie, dlatego spadłem. Bo cały czas skakałem, próbowałem się utrzymać. O! Prawie wyszło, zapomniałem o wiatrze. Paskudny ten wiatr jest. Ale zaraz będzie wiatr od góry? Nie, to nie tutaj. Na szczęście to nie tutaj jeszcze. O, o, o! Utrzymałem się, a ja już zacząłem się podnosić. Tyrglać, że nie wiem, się nie... Wyszło mi! Nie, nie grałem. Moment. Co? Co to jest DS? Don't Starve. To Don't Starve grałem w Lola? Lola grałem kiedyś, dawno temu. To były błędy młodości. W Dotę też grałem. Dotę 2, w sensie. Nawet z tymi pokazuje, że w Docie mam cały czas 55 godzin. O, dobra, żyję. Uwaga. Ja pierniczę, jak tutaj jest to cholernie...
trudne do zrobienia. Cały czas ten cholerny wiatr mnie najbardziej wkurza tu. I cały czas mnie spycha. Cały czas mnie spycha, to wina krzycha. O Jezu. Już myślałem, że wszedłem. Wydziorsko! Zaraz zacznę krzyczeć abulala i będzie. No uwaga! Gówno! Po prostu gówno! Wyszło z tego, no. Co? Krzychu, to twoja wina. Na kogoś muszę zwalić. Winę, w sensie. No jak z wiadrem na ognisku. Zawsze wyje ci prosto w twarz. Nieważne, gdzie stoisz i siedzisz. Tak, a potem ci wszystkie ciuchy i tak śmierdzą. Zawsze unikasz dymu z grilla, dymu z ogniska. Zawsze siedzisz z wiatrem, a i tak przychodzisz do domu. Śmierdzi, jakbyś po prostu wrócił z Katowic. Czy gdzie tam jest największy smog? Fuck! Już mam powoli dość tego miejsca. Sraj się. It. Pach, pach. Pach, pach. O. I spadł Stach. Ogólnie to drugi dasz nie wszedł. Psuje mi się X na padzie. O fucking. Największy smog to u ciebie w Krakowie. Właśnie nie chciałem do Krakowa bić, bo Kraków to duże miasto. A może ktoś z Krakowa mnie ogląda, na przykład Kijek. Albo Mateusz, który mówi, ale to on własną gałąź podcina, to wiecie. Spoko. Ja pitole, jakie to jest straszne. Oho, widzę, że Ewa rozpoczyna konkurs. Aż spadłem. Kiedy Rage Quit? Witam Dundun. Rage Quit będzie za chwilę. Bo już skaczę po tych chmurkach jak porąbane już za długo. Już mi boli palec. Lewy, kciuk. Tak, bo cały czas trzeba kontrolować. Najgorsze, to cały czas trzeba kontrolować lot. I problem jest to. Nie, tu masz nie skakać, pało! Najgorsze jest to, że tu trzeba kontrolować ten lot. I cały czas w prawo wciskać. I palec się od tego mocno męczy. No i nie zrobił, znowu nie zrobiła drugiego dasza. Co jej się stało? To koniec X-a na padzie. Koniec X-a początek. Taki tytuł filmu, nie? Uwaga! No! Tak! W końcu, kuźwa! W końcu! Gdzie jest chrupek? Gdzie jest chrupek? Chrupek. Dziękuję, chrupek. O rany. O god. Wiatr, kolce, wszystko jest. Staszek dalej gra w Celest. Choć zimą to niestety też u mnie w Żywcu. Gdzieś w Żywcu, a nie w Krakowie, nie? Silent Scream Mode On. Silent Japan Screamer. Zduszony krzyk się wręcz uwydatnił, uwypuklił. O Jezu. Jak ja widzę te platformy, to już mi jest niedobrze. Trzeba skupić nowego pada? Chyba nie kupię nigdy lepszego niż tego, którego posiadam. On jest nie do zarąbania, skubaniec. Chciałbym powiedzieć, idziemy na Ultra Instynkcie. Ale coś czuję, że niekoniecznie to może wyjść. Shit. O Jezu, to jest gorsze niż Flappy Bird! To jest Flappy Bird! Nie mogę wcześniej, a mogę zrobić coś tak. O, to jest ciekawy sposób. Ej, to jest ciekawy sposób, patrzcie, no. Wymaga trochę precyzji, ale... No właśnie. O! Boli.
O-o! Tak, tutaj nie mogę zrobić tego ruchu. Na początku mogę, ale opatentujemy coś tutaj. Tutaj tak. Tu tylko tak. Tu tylko tak. Niech to szlak! Myślałem, że instynkt pójdzie. Kurczę, no teraz już będzie ciężej. Bo już wiem jak iść. O właśnie. Odbij się dwa razy na początku. Ja nie wiem. Tu tak trzeba było zrobić. O god. Dobra, ale czuję, że tutaj tak pół instynktu weszło. Półweczka, tak. Dobra. Proszę bardzo. Normalnie. Kurna. Sumo mode. Michał. Nie wiem, czy mogę, ale pochwalę się, od czwartku jestem posiadaczem koszulki z wzorem. No chyba cię pojednało swego sklepu. Bardzo mi miło z tego względu. Pozdrawiam cię w takim razie, Michale, i mam nadzieję, że ci będzie ta koszulka służyć. Hu hu hula hop. Tak właśnie. O Jezu, jak tu pizdzi. Pizdzi. O Jesus. Jeszcze ten pierdzielony generator. Śnieżek, a ja myślałem sobie, że go już nigdy w życiu nie zobaczę, a ja go tu widzę. I teraz najgorsze jest to, że będę musiał go użyć. Będę musiał skorzystać z jego... O nie. O Boże. Masakra. Jak teraz tutaj... Cokolwiek! Trzeba odbić się od tej śnieżki, królewny. Tylko jak? Dlaczego to wymyśliliście tak, twórcy? Co wyście ćpali? Łup! No nie. Po 10 praniach napis zaczął znikać. Tu chyba trzeba dwie śnieżki zaliczyć, albo po prostu idealnie wytimingować drugi dash. O właśnie, tak, żeby tu wlecieć. Jak Johnny Bravo. O, ktoś pamięta Johnny'ego Bravo, propsuje mocno. Zacna animacja to była, kurczę. To była kreskówka. A nie jakieś takie teraz fraglesy! A myślałem, że teraz precyzyjnie wejdę. Tu trzeba się chyba nauczyć, jak to zrobić, bo teraz widzę, że zrobię tak i wtedy mogę... O, właśnie! Tylko potem co dalej? Nie mam czasu na to, żeby dalej polecieć. Łup! Weszło! No nie, muszę powtórzyć sztuczkę? O Jezu! Staszek, weszło! Nie zabij się teraz, błagam, nie zabij się, dojdź! Nie, zostaw... Nie. Frytki! Dobrze. O nie. Zaczyna się. Jak dobrze to... Wiecie, ja tam mogę... Jak gdybym tam spadł, byłoby to co zawsze. Czyli czułbym, że spadam i źle jest, i w ogóle ginę, i w ogóle tragedia, i bym się... Że już pewnie bym przeszedł, bym przeżywał to i bym pewnie... No właśnie, byłoby... Czekajcie, coś mi tu się nie zgadza. Kto tam pisze, że Johnny Bravo był średni? Proszę timeouta dać. Sierżantowa i ty przeciwko mnie? Johnny Bravo był kiepski? Johnny Bravo był świetny! Dobra. To ostatni wiatr? No, ostatni wiatr. Rzeczywiście widać to ze względu na... Na to, że mamy tutaj... Za szybko.
Ten wiatr, kurczę. Właśnie. No tak, skoro tu jest złopotka, to to jest ostatni poziom. Z wiatrem, na szczęście, więc jest dobrze. Dobra, teraz tutaj ładnie. Łup! O Jezu. Aha! Nie, zaraz, ja chyba nie czaję, to tam trzeba zrobić. Tam nie ma żadnej ściany do złapania, nic. Czekajcie, co tam jest? A czekaj, tam mam się złapać. Tutaj robię tu, tu robię to. O. Oczywiście, że musiał w kolce. Jesus. Lepsze były etki. A etki były porypane. On by tak powiedział, że raczej tak średnio. Nie było żadnych ciastek, więc kupiłem zaprawę murarską. Nie wiem, że to jest cytat z Johnego Bravo czy z czego, ale... Ja jestem słaby w zapamiętywaniu cytatów. Ewa też dlatego robi notatki, haha. Nie, nigdy w cytatach nie byłem dobry. Nie zapamiętywałem cytatów z gier nigdy. Wiem, że Corle to potrafi rzucić też jakimś cytatem. Na przykład z Hopkins FBI. Kto pamięta z was taką grę jak Hopkins FBI? Albo Ace Ventura. Przecież to były świetne przygodówki. Ale ni cholery nie pamiętam prawie nic z nich. Znaczy, gdy miał... Przypomnij sobie teksty na przykład, czy coś. Ni cholery. Chojrak, w sensie tchórzliwy pies? No ba. Też był spoko. To była też pokrzaczona strasznie w trzy japy bajka. Laboratorium Dextera, atomówki. Takie rzeczy się oglądało. Dobra, uwaga! Uwaga! Czy będzie mnie teraz... Dobrze! Dlaczego nie doszła tam? Dlaczego? Za nisko skakałem? To następnym razem z kawą. Cześć, Dargo. Dargo? Targo, dobrze, Dargo. Dobrze widzę podczas skakania na chmurce. No to jest dodatkowy achievement powinien być. Czytam czaty skacząc na chmurce, która mnie dmucha. Opa. Sru, raz, dwa. Sramy się stamtąd. Co się robiło? Wystrywamy się stamtąd, może tak. Nie, czekajcie, bo to ten... Żeby nie było, tak? Ja tam jakieś dziwne teksty rzucam. Dobra, jedziemy. Dobrze, idzie. Teraz lepiej. Pamiętam Hopkinsa, motyw z rozebraniem bomby. O tak! Gdzie zawsze inne były kable do przycięcia, taki... To był Keep Talking and Nobody... Kto pozwolił wypuścić Hojraka? Dreamworks? Ale no to... Nie dzielę na jakieś Dreamworksy czy nie Dreamworksy, bardziej skupiam się na tym, jakie są tytuły. W sensie na tytułach się skupiam. Jak mi powiesz jakiś tytuł, to powiem ci, czy było fajne, czy nie było fajne, a nie, że Dreamworks. Co tu trzeba zrobić? A! O Jezu! Dobra, ja tu mam pomysł. Tutaj trzeba zrobić coś dziwnego. Krowę i kurczaka też pamiętam, oczywiście. Weasel. I am Weasel też był z nimi, nie? O, patrzcie, jak pięknie mnie wystrzeliło. O, to było dobre. Adventure Time nigdy nie oglądałem, nigdy nie byłem fanem tego, jakoś nigdy do mnie nie przemówiła, nie widziałem żadnego odcinka. To B-side 7 chaptera? Nie wiem, powiem ci. To jest czekaj, tak, to jest B-side 7 chaptera, tak, jak najbardziej. Kurde. Trzeba zrobić tak, wskoczyć. O! Takie coś zrobić, tylko ja często ląduję tutaj, nie wiem, czy ja nie powinienem zrobić tego jednak... stary sposób, czyli zrobić tutaj boing, sobie tutaj po prostu stanąć, raz, dwa i tak sobie tu regenerujemy, nie? Tylko gorzej tutaj pewnie, tak, tutaj gorzej będzie. Edi, no to właśnie o Edkach już mówiliśmy, Edki też pamiętam. Kop dziurę, witaj światełko! Takie coś było. Wow! Tu może być ciekawie. Kroniki Shaolin? Coś mi to mówi. Jamłasica. No właśnie, no to tak. I am Weasel. No, o tym właśnie mówiłem też, że pamiętam, bo to z krową i kurczakiem. Krosy robili. Wilki Zając, ale to trochę inna bajka. Wilki Zając. Zupełnie inny świat też. Co?
Co wcześniejszy? Co wcześniejszy świat? No tak. No mówię. Ło, jak ja mam tutaj dać się wystrzelić? Muszę to chyba tu potestować. O, to coś takiego muszę zrobić. Łup! O! Wyszło to? Gumi się tak, smurfy. Były jeszcze przyjazne misie, czy coś takiego było. Pamiętam, strzelały z brzuchów. Było coś takiego. O, Jesus. Tak, było. Kapitan Planeta, kto pamięta Kapitana Planetę? Którego nazywam często Kapitanem Pipetą. Dla zgrywu. Kurczę, co tu się dzieje? Takie tematy zarzucać, kiedy ja tutaj się męczę z B-side'em. No jesteście... Korle skończył streama, co? Już przestał farmić truskawki? Kurczę, tu trzeba pod kątem w dół prawo. Zespół R to był w Pokemonach przecież. A nie, zespół R to... To była brygada RR, zespół R był w Pokemonach, ale brygada RR... To były przecież te dwie... wiewiórki, no. Co tu jest? O, żyłem! Żyłem! Piotrem żyłem! W sensie, no, Piotr żyła, nie? Co tuś... No, złapałem się, kuźwiks! Jezus Maria, moje biedne paluszki, jak tu trzeba kombinować! Tu muszę zrobić dasha. Jak zrobię dasha, to tam nie wyskoczę. Przecież nie ma kurna opcji. Albo właśnie trzeba zrobić tak. Jezus Maria, co tu jest grane? No nie! Widzieliście to? No kuźwiks, no dosłownie piksel! Piksel! Piksel zarządził o tym, że ja nie wszedłem w ten poziom idealnie, no. Kurna! Bolek i Lolek, samuraj... Samuraj... Jakiegoś samuraja oglądała? Samuraj Jacka pamiętam oglądałem. Bo nie doczytałem, to wiecie, rzuciłem okiem na czat... i szachmat. My Little Pony. Mm-hmm. To chyba ty oglądałeś. O nie. Władcy Much, no ba. Władcy Much i Czesio. Dzień dobry! Oczywiście. Dobra, jedziemy. Boink. To za dużo. Za dużo tego tutaj. Ja, mój palec już odpada. Odpada. Naprawdę. Aha. No to chciałem się przelecieć. Jesus. Tu trzeba te kierunki padem nakręcać. A w pewnym momencie trzeba powiedzieć, że do widzenia. Tom i Jerry to była moja ulubiona bajka ogólnie na starym Cartoon Network. Oh! Teraz wziąłem i lizłem. Znowu kolca. Kapitan Bomba, oczywiście też. Tylko nie mogę go cytować, bo niestety wiadomo, nie? Kapitan Bomba nie jest do cytowania. Napierniczać, skurczysyny! Napitalamy! To taka dość... No pad. Na padzie kierunek tutaj czasami wejdzie, czasami nie. Ups, no nie. Scooby-Doo też. Na przykład nie lubiłem ani Flintstone'ów, ani tych. Ani Jetstone'ów nie lubiłem. Jakoś nie przepadałem za nimi za bardzo. Co? A, Szymka lubiła oba. Nie tępa, Krzychu, tylko tempa. Tempalamo. No nie. To jest najgorsze. A nie no, Krzychu przecież cytuje Krzywkę. Ty tempalamo. Mam nadzieję, że to robisz, nie? Że to było to. Co jest? O Boże, myślałem, że coś się zbugowało. Ja po prostu wszedłem do poprzedniej planszy. Dobra, moi drodzy, wymieniamy sobie bajeczki, wszystko pięknie, ale ja tutaj muszę... O, zmienić majteczki. Nie, muszę zacząć tu ogarniać. No właśnie. Ja tu nie mogę zrobić dasha. Ja tu muszę idealnie się wysrywnąć. Potrzebuję trochę skupienia. Muszę z tamtej bańki po prostu wystrzelić wcześniej. Tak, to jest na pewno to. Kurde. Już powoli mam dość. A mój lewy kciuk to w ogóle już mówi mi same przyjemne słowa.
bardzo mnie kocha, mój lewy kciuk. No jak to, kurde? Tu się nie da wcześniej wysrywnąć. Klan na drzewie? To taka bajka? Nic mi nie mówi klan na drzewie. O, dobra, uwaga! Góra? Nie, ja już nie myślę. Zapominam, że tutaj muszę zrobić dasza przecież. Czesio zjadł pielęgniarkę? Dobrze, że nie pamiętam z tej bajki tak dużo. Uwaga! Szlak bycie! W oku? Z boku. Ale z tą tempą lamą jest tak, że pamiętam, że to był przede wszystkim komentarz z top 13, chyba nawet ten, który nie wszedł może do listy. I to pamiętam, że podpatrzyła Krzywka i ona przez cały specjal... Co my wtedy graliśmy? Krzywka. Co graliśmy w ostatnim specjalu z Krzywką? A, w Stick Fight. I tam było, Staszek, ty tempa lamo! I to tak mi się do tej pory zapamiętało! Okej, okay, uwaga, jeszcze raz. Bum, bum! Bum, bum! Łap się! Jest! Jest! Kuźwa! Dobra, moi drodzy, jak przejdę to, to już koniec. Do widzenia i dosyć mam. Jest już 20 minut po live'ie. To będzie ostatni, tak? Co? Tego co jest, to nie ma, bo jest po live'ie, co? Co ty tam? Szynkę. Może tutaj muszę zrobić jakąś taką akcję? Nie, i tak tu muszę zrobić dwa dasze. Sam jesteś koniec, do widzenia. Żwirek i muchomorek, ale to raczej moi rodzice bardziej. Po co tam to miejsce jest? To mnie ciekawi. O rany. Nie wiem co jest dalej. W górę. W górę pierwszy dasz, a potem w prawo. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dlatego nie zrobiłem nic. A, mogę to po prostu chwycić. Animowany film dla dorosłych? Sorry, ale już zapomniałem o czym mowa. Wiecie, no, kurczę. Nie mam 100% fokusu na dyskusji. Z wiadomych względów. O-o. Tu miałem nie robić chyba dasza, żeby to mogło do mnie zejść. To fajna muzyka. Nie, no ogólnie muzyka w tej grze jest świetna. Kacze opowieści? Ale to było z Donaldem Kaczorem, czy nie? Właśnie o tym myślę. Rumcajsa oglądałem, tak. Rumcajsa oglądałem, bo pamiętam. Rumcajs jest Icypisek. Czyli jego syn. Kurniks. Coraz trudniejsze te poziomy. A najgorsze jest to, że ja jeszcze nie widzę Złopockiej. Powiedzcie mi, że to jest już etap ze Złopocką. Że ja się muszę tylko pomęczyć jeszcze tutaj i już koniec. O Boże. Tam trzeba jednak zrobić tego dasza, czy jednak go nie robić? Kacze powieści to głównie o siostrzeńcach. A no to czyli jednak dobrze coś skojarzyłem. No to być może. Skmerus Makkwacz. Tak, to oczywiście, to dalej jest przecież Kaczor Donald, nie? No ja zbierałem komiksy Kaczora Donalda, no to też zbierałaś, wiem. Aha, i co teraz? A, może tak. Tu potrzebuję jeszcze dasza. Ja, Pitol, ja tam potrzebuję dasza mieć jeszcze jednego. Wymyśliłem to już w całkiem nieźle, ale kurczę, pomysłowy Dobromir. Oczywiście, że oglądałem też, tak. Lubiłem te bajki. Kurczę, a dzisiaj temat bajkowy widzę. Dobra. Ach, wiem. Muszę szybko przeskoczyć na drugą stronę, tak jak to zrobiłem wtedy, zaoszczędzając dasza. Spoko. Kiedy kolejny shift happens? Spamowałem o tym wszędzie. A dobra, powtórzę raz jeszcze. Jutro o 14 u Corlishona. Aż szlak!
jutro o 14 Kurliszona, a potem zobaczymy, jak będziecie chcieli zobaczyć więcej. To zobaczę po wyświetleniach, zobaczymy potem, czy to się ogląda. Pociśniemy wtedy dalej. Mi się dobrze grało. W ogóle to, co się będzie działo w niedzielę, moi drodzy. O Boże święty. Korle po raz pierwszy robił ze mną challenge. Tam będzie pewien challenge. Robiliśmy go dłużej, niż nagrywaliśmy cały odcinek. Powiem szczerze, byłem dumny z Korle. A dlaczego byłem dumny z Korle, zobaczycie na odcinku jutro o 14 u niego. Działo się. Powiem szczerze, działo się. Biorąc pod uwagę, że nie jest wrobiony... nie jest wyrobiony jak ja przy Celeste, to naprawdę powiem szczerze, że... Tu chyba można to zupgrade'ować, wiecie co? Tak mi się wydaje, że wystarczy zrobić tak. O! Widzicie? O! Aha, tylko tu zapomniałem. Minit to genialna gra. Też mi się tak wydaje, Mateusz. Minit jest piękną, cudowną, świetnie zaprojektowaną grą, która potwierdza fakt, że gry indie nie muszą mieć budżetu, nie muszą mieć... Powtarzam się, ja wiem, ale no trzeba o tym powiedzieć raz jeszcze. Nie muszą mieć budżetu, nie muszą mieć zawalistej grafiki. Wystarczy, że mają kurde pomysł. Jezu, tam dalej wykonanie, tak. No i no, trzeba być pasjonatem, żeby robić coś takiego. Tak dobrze, jak zrobili to twórcy Minita. Przypominam, że tę muzykę, którą słyszycie w tle, w B-side'zie, to jest muzyka twórcy muzyki do Minita. Dobra, moi drodzy, muszę się skupić, bo cały czas powtarzam swoje blendy. Blendy powtarzam swoje, tak. Oświetlają mnie bardzo dobrze. Nie, nie będę przeskakiwał. Wolę trzymać się swojej pierwszej wersji, bo tu zawsze można wpaść na ten cholerny kolec. No właśnie. Tu trzeba po prostu zdążyć. Shit. Unikam gier z RPG Makera z dwóch przyczyn. Sam w tym RPG Makerze siedziałem tak długo, że po prostu już mi się opatrzył strasznie. A druga sprawa, że po prostu gry z RPG Makera, no, jest ich tak dużo na Steamie i tak niewiele jest wartych uwagi. Jak widzę, że twórcy... Mówię, że nie liczy się grafika, liczy się pomysł, ale no kurczę, RPG Maker. On w swoich podstawowych założeniach, z podstawowymi... Jeszcze jak używa się te podstawowe asety graficzne, to po prostu już jest tak opatrzone. Te wszystkie gry wtedy wyglądają tak samo. Tak jakbyś po prostu grał dokładnie w to samo po raz setny. Uwaga! Poszło! Kończymy tego live'a. Moi drodzy, lecimy teraz na Ultra Instynkcie. Proszę bardzo. No. O. Jeszcze lepiej. To tyle z Instynktu. O ja, tu chyba trzeba zrobić właśnie ten manewr. O matko. Tu trzeba zrobić ten manewr. O właśnie taki. O o. Co? Jak? Jak tam to zrobić? Co tu? O, rozumiem. O ja, tam trzeba pod dwa skosy zrobić dasha. Jak ja mam to zrobić na padzie? O tak. Okej. Okay. O rany, dalej jest jeszcze ciekawiej. Kiedy myślisz, że już jest najgorsze za tobą, okazuje się, że najgorsze to przed tobą dopiero. Co tu jest grane? Chyba coś takiego trzeba zrobić. O! O! Dobrze wymyśliłem to! Uhu! O nie. Dobra. To jeszcze nie koniec. Jakie to jest długie! Co tu co? W ogóle... zgłupiałem w tamtym miejscu, naprawdę, zgłupiałem. Ale jakie tu trzeba precyzyjnie to... robić te wszystkie manewry. Dobra. Raz. Te. Czołem Ekrwin. Został ci jeden chapter. Nie ma bata. Nie ma bata. Ja jestem głodny już po prostu. A poza tym mieliśmy do 22, jak zawsze. Dokończymy to w swoim czasie, nie martwcie się.
Jeszcze zostało nam mnóstwo rzeczy do zrobienia w Celeste. Nie tylko B-side do dokończenia. Zatem jeszcze B-side, czeka nas jeszcze jeden B-side, zanim będziemy mogli dojść do C-side, więc najtrudniejszy B-side nas czeka, więc jeszcze sporo live'ów zanim cokolwiek. Nie było mackogałek? Całe szczęście. Dobra, czekajcie, muszę tu się sfokusować, bo tu naprawdę precyzja każdego ruchu się liczy. Na przykład tego. Z opóźnieniem mnie wywaliło. Będzie więcej live'ów. No! Look at the bright side. Always look at the bright side of life. Coś takiego tam było. O! Poleciałaś jak ja dzisiaj rano po bułki. Z taką chęcią. Dobra. Sru, sru. Pięknie, sobocka. Pięknie. Haha! Ha. Nie czytaj tego, skup się na Celeste. Dobrze, Maćku? Skupiam się. Sru, sru. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Kij ci w nyk. O. O. Myślałem, że do trzech razy sztuka. No rzeczywiście, teraz zadziałało. Dobra. Sru. Sru. O, trzeba takie rzeczy robić. To dobra, idziemy. Pyk, pyk, pyk. Bum, bum. Dobra, i teraz. Znowu ten moment. Dobrze, Stanisław. O nie. To nie było to. Tu trzeba się z daszem odbić i przyspieszyć. O rany, już rozumiem. Tam trzeba z daszem się przyspieszyć. O matko. Dobranoc, Moniko! Widziałem dzisiaj speedrun z Seaside? Trwał 5 minut? Matko, to musiał być jakiś Japoniec pewnie. No bo kto inny mógłby tego dokonać? No, raczej. Zwykły śmiertelnik nie jest w stanie osiągnąć takich wyników. Dobra, uwaga. Na szczęście jest prosto, gałeczką staram się najbardziej! Jak mogę? No dobra. O nie, nie podoba mi się to. Uwaga. O, to jest to! To jest to! Tarara, tarara. Moi drodzy, mam dość. Mam dość. Wiem, że to jest ostatnia część z głównego B-side'a, ale naprawdę łapy mnie już bolą. Będziecie mieli jakby ten... motywację, żeby zajrzeć tutaj na live'a. Żeby zajrzeć tutaj na live'a jeszcze któregoś dnia, czyli następną sobotę, bo ja co sobotę, jak mam czas i mam możliwość, to streamuję właśnie Celeste B-Side. Dziękuję wam bardzo za całe wsparcie. Dziękuję za przybycie. Idę zjeść coś, bo normalnie mnie już w środku tyrgluje, a dzisiaj kepsy w domu, więc takie domowe kepsy, nie? Więc jeszcze raz, dzięki piękne. Będę pamiętał, co? Przyszedł mi Korle przybył, tak? A ja kończę. Nie wiem, czy przyszedł. Ktoś tam go przywitał, więc się zastanawiam. W Norwgarda będzie grał. O, no to zapraszam do Korle na Norwgarda. Skoro tam on będzie napierniczał w Wikingów. Settlers o podobna gierka. U mnie też była jakieś parę odcinków, ale... To jednak nie mój styl, nie mój gatunek. Chociaż w sumie grało się spoko. Jestem ciekaw, co tam się zmieniło po Early Accessie, bo wyszła z Early Accessa ta gra. Może nawet przyjdę do Korle na chwilę. Zobaczymy. Znaczy ja się jeszcze zastanawiam, czy ja coś będę chciał u siebie, ale nie umiem wam teraz powiedzieć. Poczekajcie do 23 z informacją. Ja tu przyjdę do 23, powinienem być i ten. I będę dawał znać na grupie pewnie. Albo zobaczycie po prostu, że zaplanowałem coś na 23 z hakiem czy coś. Zobaczymy. Bo jeszcze nie wiem, co będzie, idę zjeść. Jeszcze raz dzięki bardzo, trzymajcie się. Przyszły odcinek, mam nadzieję, że będę pamiętał zacząć od sekretu, którym było tutaj wejście. Ale was teraz stizuję. Ale was teraz chamsko stizuję. Tu jest sekret. Ale czym on jest? Dowiemy się w odcinku, który będzie we wtorek, 10 kwietnia. Trzymajcie się, wielka piona.